Posłuchaj fragmentów najciekawszych książek wydawnictwa Pruszyński Media. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Mek Kabot. Pamiętnik księżniczki. Tom trzeci. Zakochana księżniczka. Przełożyła Magdalena Molcan-Małkowska. Czyta Anna Wodzyńska. Dla Benjamina. Z miłością. Sara lubi sobie wyobrażać, że jest księżniczką, powiedziała Jessie. Bawi się w to przez cały czas, nawet w szkole. Chce, żeby Ermenegarda też została księżniczką na niby, ale Ermenegarda mówi, że jest za gruba. Bo jest za gruba, stwierdziła lawinia. A Sara jest za chuda. Sara twierdzi, że to nie ma nic do rzeczy, jak się wygląda, ani co się posiada. Chodzi tylko o to, co się myśli. I co się robi? Wyjaśniła Jessie. Mała księżniczka? Frances Hodson Barnett w przekładzie Wacławy Komarnickiej. Angielski. Praca pisemna do 8 grudnia. W liceum imienia Alberta Einsteina mamy bardzo zróżnicowane grono uczniów. Ponad 170 narodowości, wyznań i grup etnicznych. Opisz poniżej, w jaki sposób twoja rodzina obchodzi święto Dziękczynienia. Typowo amerykańskie w swojej wymowie. Zachowaj odpowiednie marginesy. Moje święto Dziękczynienia. Mia Thermopolis. 645. Budzi mnie odgłos wymiotów mamy, która jest w trzecim miesiącu ciąży. Według jej ginekologa, mdłości powinny ustać w drugim trymestrze. Nie mogę się doczekać. Odliczam dni w moim kalendarzu z NSYNC. Właściwie to nie lubię Ensync, a przynajmniej nie bardzo. Moja przyjaciółka Lili kupiła mi ten kalendarz dla żartu, chociaż jeden z chłopaków jest naprawdę fajny. 7.45. Puka do mnie pan Giannini, mój świeżo upieczony ojczym. Mam do niego mówić. Frank. Trudno zapamiętać, ponieważ w szkole, gdzie uczy mnie matematyki, mam zwracać się do niego panie Giannini. Dlatego wcale się do niego nie zwracam bezpośrednio. Pora wstać, mówi pan Giannini. Spędzamy święto dziękczynienia u jego rodziców na Long Island. Musimy zaraz wyjść, żeby zdążyć przed korkiem. 8:45. Nie ma dużego ruchu o tej porze. Docieramy do Saga Ponik trzy godziny przed czasem. Pani Giannini, matka pana Gianniniego, nie moja, moja nadal nazywa się Helen Thermopolis, gdyż jest znaną malarką, a poza tym nie wierzy w kult patriarchatu. Ma jeszcze na głowie wałki. Wygląda na bardzo zdziwioną. Możliwe, że nie tylko z powodu naszego tak wczesnego przyjazdu. Zapach pieczonego indyka sprawia, że mama pędzi do łazienki z ręką przyciśniętą do ust. Mam nadzieję, że mój przyrodni brat lub siostra okaże się wegetarianinem, bo zapach pieczonego mięsa dawniej tylko zaostrzał mamie apetyt. Mama poinformowała mnie w samochodzie, że rodzice pana Dzianiniego są bardzo staroświetcy i obchodzą święto dziękczynienia w sposób konwencjonalny. Dlatego nie spodobałaby im się moja tradycyjna przemowa o tym, jak to ojcowie pielgrzymi dopuścili się masowego ludobójstwa, ofiarując rdzennym Amerykanom koce z wirusem ospy, w związku z czym to hańba, że co roku świętujemy zagładę całej kultury. Mam poprzestać na bardziej neutralnych tematach, takich jak pogoda. Zapytałam, czy mogę poruszyć kwestię zdumiewającej frekwencji w operze w Reykjaviku. Ponad 98% mieszkańców Islandii obejrzało toskę co najmniej raz. Skoro musisz, odpowiedziała z westchnieniem, co uznałam za znak, że ma już dość słuchania o Islandii. Przepraszam, ale według mnie Islandia jest fascynująca i nie spocznę, póki nie odwiedzę lodowego hotelu. 9:45 do 11:45. W pokoju, który pan Giannini Senior nazywa rekreacyjnym, oglądam paradę Macy's z okazji święta dziękczynienia. Na Manhattanie nie mamy pokoi rekreacyjnych mamy tylko duże pokoje. Pamiętając o ostrzeżeniu mamy, powstrzymuje się też od innej tradycyjnej tyraty. A mianowicie na temat tego, że Parada Macy's to jaskrawy przykład amoku, w jaki wpadł amerykański kapitalizm. Podczas transmisji w tłumie przed Office Max na roku Broadwayu i 37, dostrzegam Lili, z kamerą przyciśniętą do jej z lekka wklęśniętej, jak u mopsa, twarzy, kiedy mija ją pojazd wiozący Miss Ameryki i Williama Shatnera, znanego ze Star Treka. I wiem, że Lili potępi Macy's w następnym odcinku swojego programu Lili Wali Prosto z Mostu, każdy piątek o dziewiątej wieczorem na kanale 67 lokalnej telewizji. Dwunasta. Zjawia się siostra pana Gianniniego młodszego z mężem, dwójką dzieci i plackami dniowymi. Dwunasta. Zjawia się siostra pana Gianniniego z mężem, dwójką dzieci i plackami dniowymi. Dzieci, które są w moim wieku, to bliźnięta. Nathan i Claire. Od razu wiem, że nie dogadam się z Claire, bo natychmiast obcina mnie wzrokiem jak cheerleaderki w holu mojej szkoły i rzuca wyniośle. I ty niby jesteś księżniczką? Zdaję sobie sprawę, że przy wzroście 1,75 m, bez widocznego biustu, z wielkimi stopami i włosami, które okalają czaszkę niczym wacik na patyczku do uszu, jestem największym dziwolongiem w męskim liceum imienia Alberta Einsteina. Koedukacyjnym od mniej więcej 1975 roku. Ale nie życzę sobie, aby przypominały mi o tym dziewczęta, które nawet nie zadały sobie trudu, by dostrzec, że pod fasadą mutanta bije serce istoty, która dąży do samorealizacji. Tak jak wszyscy ludzie na świecie. Zresztą mam w nosie, co myśli o mnie siostrzenica pana niego. Ona nosi spódnicę z końskiej skóry. I to wcale nie sztucznej musi wiedzieć, że jakiś koń musiał umrzeć, żeby mogła mieć tę spódnicę. Lecz najwyraźniej nic jej to nie obchodzi. Właśnie wyjęła komórkę i wyszła na taras w poszukiwaniu najlepszego zasięgu. Nieważne, że temperatura jest na minusie. Pewnie spódnica ją grzeje. Gada przez telefon, zerka na mnie przez szybę i się śmieje. Nathan, który włożył workowate spodnie i prócz tony złotej biżuterii ma również pager, pyta dziadka, czy może zmienić kanał. Dlatego zamiast tradycyjnych świątecznych programów, takich jak mecze lub maraton filmowy w Lifetime Channel, jesteśmy zmuszani oglądać MTV2. Nathan zna wszystkie piosenki i śpiewa razem z wykonawcami. W większości występują brzydkie słowa, zagłuszane jednostajnym sygnałem dźwiękowym. Ale Nathan i tak śpiewa je na głos. Trzynasta. Podano obiad. Siadamy do stołu. 13:15 Kończymy jeść. 13:20 Pomagam pani Giannini posprzątać. Mówi, żebym się nie wygłupiała i poszła... Poplotkować skler. To przerażające, jak bardzo starsi ludzie bywają bezmyślni. Zamiast poplotkować skler, nie ruszam się z miejsca i mówię pani Gianini, jak to fajnie jest mieszkać z jej synem. Pan G lubi pomagać w domu, wyręcza mnie nawet w sprzątaniu łazienek, że nie wspomnę o 36-calowym telewizorze, automacie do gry i stole do piłkarzyków, które pojawiły się wraz z nim. Widzę, że słucha mnie z przyjemnością. Starsi ludzie lubią wysłuchiwać, jak ktoś wychwala ich dzieci, nawet jeśli te dobiegają czterdziestki, jak pan Giannini. Piętnasta. Musimy wyjść, żeby zdążyć przed popołudniowymi korkami. Żegnam się ze wszystkimi. Kler nie odpowiada, ale Nathan owszem. Radzi, żebym pozostała sobą. Pani Giannini daje nam mnóstwo indyka z obiadu. Dziękuję jej. Chociaż jako wegetarianka nie jadam indyka. 18:30. W końcu docieramy do miasta po spędzeniu trzech i pół godziny w korku na drodze szybkiego ruchu. Szybkiego. Dobre sobie. Ledwo mam czas przebrać się w długą do ziemi, błękitną suknię od Armaniego oraz baleriny. Gdy limuzyna trąbi na dole i zjawia się Lars, mój ochroniarz, aby zawieść mnie na drugi świąteczny obiad. 19.30: Przyjeżdżamy do hotelu Plaza, gdzie wita mnie konsjerż i anonsuje moje przybycie tłumom zebranym w palmiarni. Jej wysokość księżniczka Amelia Minionet Grimaldi, Termopolis Renaldo. Jakby nie mógł powiedzieć po prostu: Mija. Mój ojciec, książę Genowi, oraz jego matka, księżna wdowa. Wynajęli palmiarnie na cały wieczór, aby wydać bankiet dla wszystkich znajomych. Wbrew moim sprzeciwom, tata i Graumer nie chcą wyjechać z Nowego Jorku, póki nie dowiem się wszystkiego o byciu księżniczką, lub do czasu, aż zostanę oficjalnie przedstawiona dżenowiańczykom w przeddzień świąt Bożego Narodzenia. Cokolwiek nastąpi jako pierwsze. Zapewniałam, że przecież nie pojawię się w zamku i nie zacznę rzucać oliwkami w damy dworu ani drapać się pod pachami. Mam czternaście lat. Umiem się zachować na litość boską. Lecz oni w to nie wierzą, przynajmniej Graumer, więc nadal udziela mi codziennych lekcji etykiety. Lili kontaktowała się ostatnio z ONZ, aby sprawdzić, czy te lekcje nie są aby łamaniem praw człowieka. Uważa, że to bezprawie. Godzinami uczyć nieletnią przechylania talerza. Zawsze, zawsze od siebie, Amelio. Aby wyskrobać resztki zupy z homara. ONZ nie wykazało zrozumienia dla mojej sytuacji. grand wpadła na pomysł, aby wydać staroświecki obiad z okazji święta dziękczynienia. Czyli podać małże w sosie z białego wina, gołąbki faszerowane gęsimi wątróbkami, ogony homarów, a także irański kawior, powszechnie niedostępny z powodu embarga. Zaprosiła dwustu najbliższych przyjaciół oraz cesarza Japonii z małżonką, bo akurat przyjechali do miasta na światowy szczyt handlowy. I dlatego musiałam włożyć baleriny. Zdaniem Graumer to nie tak być wyższym od cesarza. 20 do dwudziestej Podczas posiłku prowadzę uprzejmą rozmowę z cesarzową. Podobnie jak ja była kiedyś zwyczajnym człowiekiem. Aż któregoś dnia wyszła za cesarza i otrzymała tytuł cesarski. Oczywiście ja urodziłam się księżniczką, tylko nie miałam o tym pojęcia aż do września, kiedy to okazało się, że tata może nie mieć więcej dzieci. Podano go chemioterapii z powodu nowotworu jądra i stał się bezpłodny. Wtedy musiał przyznać, że w istocie jest księciem i tak dalej. I chociaż jestem nieślubna. Bo rodzice nigdy się nie pobrali, zostałam jego jedyną spadkobierczynią. I choć Genowia jest bardzo małym krajem, 50 tysięcy mieszkańców, wciśniętym w górskie stoki u wybrzeża Morza Śródziemnego między Włochami a Francją, bycie genowiańską księżniczką to nie przelewki. Ale chyba za mało, żeby płacić mi więcej niż 10 dolarów tygodniowo kieszonkowego. Chociaż muszę mieć ochroniarza, który chodzi za mną krok w krok, na wypadek, gdyby terrorysta z kucykiem i w czarnych skórzanych spodniach postanowił mnie porwać. Cesarzowa coś o tym wie, znaczy, jaka to męczarnia z dnia na dzień z szarej myszki, przeobrazić się w osobę z pierwszych stron gazet. Udzieliła mi nawet pewnej rady, żebym zawsze sprawdzała, czy mam zawiązane kimono, zanim podniosę rękę, aby pomachać do poddanych. Podziękowałam jej, chociaż nie posiadam kimona. 23:30 Jestem tak wykończona z powodu wczesnej pobudki w celu wyjazdu na Long Island, że dwukrotnie ziewnęłam cesarzowej prosto w nos. Usiłowałam tłumić ziewnięcia tak, jak uczyła mnie Grand Maire, zwierając szczęki i nie otwierając ust, ale oczy zaczynały mi łzawić, a reszta twarzy się napinała jakbym wpadała w czarną dziurę. Graumer łypie na mnie z sałatki z gruszką i orzechami włoskimi. Ale to na nic. Nawet jej złe spojrzenie nie odpędza senności. Wreszcie ojciec to zauważa i udziela mi książęcej dyspensy od deseru. Lars odwozi mnie do domu. Graumer okazuje niezadowolenie, ponieważ wychodzę przed podaniem serów. Lepsze to, niż wylądować z nosem w półmisku w fromage bleu. Wiem, że Graumer prędzej czy później się zemści. Niewątpliwie każąc mi wykuć na pamięć imiona wszystkich członków szwedzkiej rodziny królewskiej, albo wymyślając coś jeszcze podlejszego. Graumer zawsze dostaje to, czego chce. Północ. Po długim i wyczerpującym dniu dziękczynień pod adresem Ojców Narodu, tych zakłamanych ludobójców, znanych jako pielgrzymi, nareszcie się kładę. I tak wyglądało święto dziękczynienia. Mi Termopolis. Sobota 6 grudnia. To koniec mojego życia. K, o, n, i e, c. Wiem, że już to mówiłam, ale tym razem mówię poważnie. A dlaczego? Dlaczego tym razem? O dziwo nie dlatego, że dowiedziałam się trzy miesiące temu, że jestem następczynią tronu małego europejskiego państwa i pod koniec tego miesiąca mam tam jechać i zostać formalnie przedstawioną obywatelom, którymi będę kiedyś rządzić i którym z pewnością się nie spodobam, bo nie nadaję się na księżniczkę, zważywszy na to, że chodzę w glanach i oglądam słoneczny patrol. Ani, ponieważ moja matka, która za mniej więcej 7 miesięcy urodzi dziecko mojemu nauczycielowi matematyki, niedawno wzięła z nim potajemny ślub. Ani nawet, ponieważ w szkole tyle nam zadają, a po lekcjach, Graumer zadręcza mnie tajnikami dworskiej etykiety, które muszę opanować przed gwiazdką, że nie nadążam uzupełnić tego dziennika, o reszcie zajęć nie wspominając. O nie, żadne z powyższych, a więc Dlaczego to koniec mojego życia? Ponieważ mam chłopaka. Czternaście lat, więc chyba najwyższy czas. Wszystkie moje koleżanki mają chłopaków, nawet Lili, która obwinia płeć męską za wszelkie bolączki tego świata. Jasne. Chłopakiem Lili jest Borys Pelkowski, który może w wieku 15 lat należy do wiodących wirtuozów skrzypiec w tym kraju. Ale to nie znaczy, że nie wkłada swetra do spodni i nie zdarza mu się mieć pokarmu na aparacie ortodontycznym. Nie nazwałabym go idealnym kandydatem na chłopaka, ale najwyraźniej podoba się Lili. I tylko to się liczy. Tak myślę. Muszę przyznać, że kiedy Lili. Chyba najbardziej wybredna osoba pod słońcem. A wiem coś o tym, bo znam ją od przedszkola. W przeciwieństwie do mnie zaczęła z kimś chodzić, zaświtało mi w głowie, że coś jest ze mną nie w porządku. Nie licząc mojego gigantyzmu oraz tego, co rodzice Lili, państwo moskowicowie, którzy są psychiatrami, nazywają niezdolnością do werbalizowania wewnętrznego gniewu. Aż tu któregoś dnia nic z tego, nicowego zaczęłam. Znaczy. Z kimś chodzić. No może to się nie stało z dnia na dzień. Keny przysłał mi anonimowe listy miłosne. Nie wiedziałam, że to on, właściwie to myślałam, dobra. Miałam nadzieję, że są od kogoś innego. Okazało się jednak, że to Keny. I było już za późno na odwrót. Eww, miałam chłopaka. Problem rozwiązany, tak? O nie! Bynajmniej. Nie twierdzę, że nie lubię Kenego. Lubię, naprawdę lubię. Wiele nas łączy. Na przykład, oboje wyznajemy zasadę, że każde życie jest cenne, nie tylko człowieka. Więc odmawiamy krojenia na biologii żab i płodów świń. I zamiast tego, piszemy prace semestralne o cyklu rozwojowym larw. Oboje też lubimy science fiction. Kenny ma zdecydowanie bardziej rozległą wiedzę w tej dziedzinie. Ale zaimponowałam mu znajomością dzieł Roberta Einheinleina oraz Izaaka Asimowa, których musieliśmy czytać na angielski. Chyba o tym zapomniał. Nie powiedziałam kenemu, że science fiction w zasadzie mnie nudzi, bo występuje tam niewiele dziewcząt. Dziewczęta występują za to tłumnie w japońskich kreskówkach, które Keny też bardzo lubi i których promowaniu postanowił poświęcić życie, gdy nie będzie zajęty poszukiwaniem leku na raka. Zauważyłam, że większość dziewcząt w japońskich kreskówkach pogubiła staniki. Poza tym, myślę, że ciężko walczyć z siłami zła, kiedy jest się pilotem myśliwca, a długie włosy fruwają w kokpicie. Ale, tak jak mówiłam, nie wspomniałam o tym Kenemu i przeważnie świetnie się dogadujemy. Miło spędzamy czas i pod pewnymi względami fajnie mieć chłopaka. Na przykład nie muszę się martwić, że nikt nie zaprosi mnie na bezwyznaniowy bal zimowy, organizowany w naszym liceum. Nazwany w ten sposób, gdyż pierwotna nazwa, bal bożonarodzeniowy, uraziła wielu uczniów, którzy nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia. A dlaczego nie muszę się martwić, że nikt nie zaprosi mnie na największy bal w roku szkolnym, nie licząc balu z okazji ukończenia szkoły? Bo idę z Kenem. No dobrze, może jeszcze mnie nie zaprosił? Ale zaprosi, ponieważ to mój chłopak. Czy to nie wspaniałe? Czasami myślę, że jestem największą szczęściarą na świecie. Sami powiedzcie. Może urodą nie grzeszę, ale mam wszystko na swoim miejscu. Mieszkam w Nowym Jorku, czadowym mieście, jestem księżniczką i mam chłopaka. Czego można chcieć więcej? O matko kogo ja próbuję nabrać? Ten mój chłopak? Coś wam zdradzę. On nawet mi się nie podoba. Okej, okay. może przesadziłam, ale jeśli chodzi o ten cały związek, to sama nie wiem. Kenny jest miły i w ogóle, nie zrozumcie mnie źle, jest zabawny i wcale się z nim nie nudzę. I wygląda niczego sobie, wysoki i szczupły. Sęk w tym, że na jego widok serce nie przyspiesza mi w piersi tak, jak przyspieszają serca bohaterek młodzieżowych romansów, w których zaczytuje się moja koleżanka Tina Hakim Baba. Gdy bierze mnie za rękę w kinie i nie tylko, nie czuję mrowienia, jakie one czują. A kiedy mnie całuje? Fajerwerki, o których wszyscy zawsze mówią? Gdzie tam? Żadnych fajerwerków, zero, nul. To ciekawe, bo kiedyś poświęcałam mnóstwo czasu na rozmyślania, że chciałabym mieć chłopaka, z którym będę się całowała. Ale teraz, kiedy już go mam, rozmyślam tylko, jak wykręcić się od całowania. Jeden ze skutecznych sposobów to odwrócenie głowy. Na widok zbliżających się ust w ostatniej chwili robię unik, przez co Kenny trafia w policzek lub włosy. A najgorsze jest chyba to, że gdy spogląda mi głęboko w oczy, co zdarza mu się nierzadko, i pyta o czym myślę, zwykle myślę o pewnej osobie. I tą osobą, nie jest Keny. Ani trochę. To starszy brat Lili. Michael Moskowic, którego kocham od. sama nie wiem. Od zawsze. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko, ponieważ teraz wszyscy uważają mnie i Kennego za parę. Czajcie? Jesteśmy Kenem i Miją. Lili i Mia nie spędzają już razem soboty, bo są Lili i Borys oraz Keny i Mia. Bywa, że dołącza do nas Tina Hakimbaba i jej chłopak Dave Faruk El Abar oraz moja druga koleżanka Szejmika Taylor i jej chłopak Daryl Gardner. I robi się z tego Lily i Boris, Kenny i Mia, Tina i Dave oraz Szejmika i Daryl. Zatem jeśli Kenny i Jazer wiemy, z kim będę spędzać sobotnie wieczory? Pytam poważnie. Lili i Borys, Tina i Dave oraz Szejmika i Deryl nie będą ciągnąć ze sobą samej Mii. Stałabym się piątym kołem uwozu. Nie wspominając o tym, że jeśli Kenny i Jazer wiemy, to z kim pójdę na bezwyznaniowy bal zimowy? Znaczy, jeżeli w ogóle mnie zaprosi. Boże, muszę kończyć. Lili i Borys, Tina i Dave oraz Kenny i Mia wybierają się na łyżwy do Rockefeller Center. Powiem tylko, Uważaj, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. Sobota, 6 grudnia, 11 wieczorem. Myślałam, że to koniec mojego życia, bo mam innego chłopaka niż bym chciała i muszę z nim zerwać, nie raniąc przy tym jego uczuć, co, jak sądzę, jest chyba niemożliwe. No cóż, chyba nie wiedziałam, co mówię. Aż do dziś, w każdym razie. Otóż dzisiaj do Lili i Borysa, Tiny i Dejwa oraz Mii i Kanego dołączyła nowa para. Michael i Judith. Tak jest. Michael, brat Lili, przyszedł na lodowisko z Judith Gershner, przewodniczącą klubu komputerowego, którego jest skarbnikiem. Judith Gershner, tak jak Michael, chodzi do ostatniej klasy liceum imienia Alberta Einsteina. Judith Gershner, tak jak Michael ma najlepsze oceny. Judith Gershner, tak jak Michael dostanie się zapewne na każdą uczelnię, na którą złoży papiery, ponieważ Judith Gershner, tak jak Michael, jest geniuszką. Ba Judith Gershner, tak jak Michael, zdobyła w zeszłym roku nagrodę na zorganizowanej przez naszą szkołę corocznej wystawie technologii biomedycznej za swój projekt naukowy, w ramach którego sklonowała muszkę-owocówkę. Sklonowała muszkę-owocówkę. W domu. W swoim pokoju. Judith Gerszner potrafi klonować muszki w swoim pokoju. A ja? Ja nawet nie umiem mnożyć ułamków. Hm. Raju, sama nie wiem. Na miejscu Michaela Moskowica wiecie, wzorowego ucznia, który dostał się na uniwersytet Columbia jeszcze przed oficjalną rekrutacją. Z kim wolelibyście się umówić? Z dziewczyną, która klonuje muszki owocówki we własnym domu, czy z dziewczyną? Która ledwie wyciągnęła dwoje z matmy w pierwszej klasie liceum, chociaż jej mama wyszła za jej nauczyciela matematyki? Nie ma szans, żeby Michael umówił się ze mną. Przyznaję. Kilka razy myślałam, że może tak się stanie, ale pewnie sobie coś uroiłam. No bo dlaczego chłopak pokroju Michaela, który tak świetnie radzi sobie w szkole i będzie świetny bez względu na to, jaki zawód sobie wybierze, miałby umówić się z laską, która zawaliłaby pierwszą klasę, gdyby nie dodatkowe lekcje z panem Gianninim oraz, jak na ironię, z samym Michaelem? Za to Michael i Judith Gershner są dla siebie stworzeni. Nawet jest do niego trochę podobna. W sensie oboje mają identyczne czarne loki i bladą skórę od siedzenia w czterech ścianach i czytania w internecie o genomach. Ale skoro Michael i Judith Gershner tak do siebie pasują, to dlaczego ogarnęły mnie bardzo złe przeczucia, kiedy zobaczyłam, jak idą w stronę naszej grupy zawiązującej wypożyczone łyżwy? Nie mam absolutnie żadnego prawa być zazdrosna, że Michael Moskowitz zabrał Judith Gershner na łyżwy. Absolutnie żadnego. Tyle, że kiedy po raz pierwszy zobaczyłam ich razem, byłam w szoku. Przecież Michael prawie nie wyściubia nosa z pokoju. Wiecznie ślęczy przy komputerze prowadząc crackhead, swój webzin. Lodowisko w Rockefeller Center w czasie gorączki przedświątecznej było ostatnim miejscem, gdzie spodziewałabym się go ujrzeć. Michael zwykle unika miejsc, które uważa za atrakcje turystyczne, czyli w zasadzie wszystkich na północ od Bleeker Street. Tymczasem się zjawił, a Judith Gershner szła obok w ogrodniczkach, botkach i kurtce narciarskiej, trajkocząc za wzięcie zapewne o czymś mądrym, na przykład DNA. Trąciłam lili zakładającą łyżwy i zagaiłam głosem, który, miałam nadzieję, nie zdradzał targających mną uczuć. Patrz, idzie twój brat. A ona wcale się nie zdziwiła. Podniosła głowę i spojrzała na niego. No tak, wspominał, że może wpadnie, stwierdziła. Że wpadnie z dziewczyną? O tym też wspomniał? I dlaczego nie raczyłaś mnie uprzedzić, żebym przygotowała się psychicznie? Tylko, że Lili nie wie, co czuje do jej brata, więc nie przyszło jej do głowy, aby taktownie uchylić rąbka tajemnicy. Michael i Judith rozglądali się za miejscem, w którym mogliby założyć łyżwy. Ja, niezobowiązująco do Lili. Nie wiedziałam, że twój brat spotyka się z Judith Gershner. Lili, nie wiedzieć czemu zdegustowana. Proszę cię! Nie spotyka. Akurat była u nas, bo robią razem projekt dla głupiego klubu komputerowego. Słyszeli, że idziemy na łyżwy i Judith stwierdziła, że też chce pojeździć. Ja, czyli się spotykają? Lili, skoro tak twierdzisz? Czy musisz ciągle na mnie dyszeć, Borysie? Ja do nadchodzących Michaela i Judith. O, cześć wam! Nie wiedziałam, że umiesz jeździć na łyżwach, Michael. Michael wzruszając ramionami. Kiedyś grałem w hokeja. Lili prycha. Mhm. W lidze przedszkolnej, zanim uznał, że sporty zespołowe to strata czasu. Skoro powodzenie drużyny zależy od współdziałania wszystkich graczy w przeciwieństwie do dyscyplin zależnych od działań indywidualnych, takich jak golf czy tenis. Michael. Lili, może się wreszcie zamkniesz. Judith. Uwielbiam łyżwy, ale nie jeżdżę dobrze. Owszem. Judith jest tak kiepską łyżwiarką, że musiała trzymać za ręce Michaela, jadącego tyłem przed nią, żeby się nie przewrócić. Nie wiem, co zdumiało mnie bardziej: to, że Michael potrafi jeździć tyłem, czy to, że nie przeszkadza mu holowanie Judith po całym lodowisku. Może nie sklonuję muszki owocówki, ale umiem jeździć bez niczyjej pomocy. Keny jednak chyba doszedł do wniosku, że woli ich metodę od staroświeckiej, no wiecie, solówki, i zaczął mnie zanudzać, żebym pozwoliła mu się holować, tak jak Michael holował Judith. Postukałam się w czoło, że przecież umiem jeździć, ale stwierdził, że nie o to chodzi. Po półgodzinnym wierceniu mi dziury w brzuchu, dałam za wygraną i pozwoliłam ująć się za ręce, a on ruszył przede mną tyłem. Sęk w tym, że Keny nie jest w tym biegły. Umiem jeździć do przodu, ale nie na tyle sprawnie, by nie wpaść na kogoś, kto przewraca się tuż przed moim nosem. A tak się właśnie stało. Keny gruchnął na lód, a ja nie zdążyłam wyhamować, więc wleciałam na niego, wyrżnęłam brodą w jego kolano i przygryzłam język. Krew wypełniła mi usta, a że nie chciałam jej połykać, wyplułam trafiłam w dżinsy Canego i na lód. Niestety. Co musiało zrobić wrażenie na turystach, którzy stali przy barierkach i robili sobie zdjęcia z bliskimi na tle wielkiej choinki w Rockefeller Center, bo wszyscy się odwrócili i zaczęli fotografować dziewczynę plującą krwią na lodowisku. Jakby chcieli uwiecznić tę iście nowojorską chwilę. Potem nadjechał Lars ze świstem łyżew. Dzięki nordyckim korzeniom jeździ jak zawodowiec. Za to na ochroniarza uczył się na pustyni gobi. Podniósł mnie, obejrzał mój język i podał mi materiałową chusteczkę z przykazaniem, żebym uciskała ranę. Na dziś dość jeżdżenia, oznajmił. I tyle. Na czubku języka mam krwawą miazgę. Boli, kiedy mówię, i zbłaźniłam się na oczach milionów turystów, którzy przyszli podziwiać głupią choinkę w głupim Rockefeller Center. Nie wspominając o znajomych i, co gorsza, Judith Gershner. Okazuje się, że została przyjęta na Kolumbię jeszcze przed wstępną rekrutacją. Super! Michael idzie do tej samej szkoły jesienią. I będzie się tam przygotowywać na studia medyczne. Poradziła, żebym pojechała do szpitala, bo może trzeba założyć szwy na języku. Mam szczęście, dodała, że nie odgryzłam sobie czubka. Szczęście. Powiem wam, jakie mam szczęście. Mam takie szczęście, że kiedy leżę w łóżku i to piszę, za jedyne towarzystwo mając mojego kota, ważącego 12,5 kilo grubego lujego, który mnie lubi, bo go karmię, Chłopak, w którym kocham się od zawsze, spędza czas z dziewczyną, która umie klonować muszki owocówki i stwierdzić, czy rana wymaga szwów. Jedyny plus jest taki, że jeśli Ken myślał o pójściu w ślinę, nic z tego dopóki się nie zagoi. Co może potrwać, według doktora Funga, do którego zadzwoniła mama, gdy tylko Lars mnie odwiózł od trzech do dziesięciu dni. Hurra! Dziesięć rzeczy, których najbardziej nienawidzę w Nowym Jorku w okresie przedświątecznym: 1. Turyści, którzy w swoich wielkich samochodach próbują cię przejechać na chodniku, w przekonaniu, że jeżdżą jak agresywni nowojorczycy, tymczasem jeżdżą jak bałwany. Poza tym, miasto jest wystarczająco zatrute, więc dlaczego nie mogą przemieszczać się środkami komunikacji publicznej jak zwykli ludzie? 2. Głupia choinka w Rockefeller Center. Proszono, żebym to ja zapaliła światełka w tym roku, bo prasa nazywa mnie nowojorską arystokratką. Ale gdy odpowiedziałam im, że ścinanie drzew przyczynia się do niszczenia warstwy ozonowej, cofnęli zaproszenie i poprosili burmistrza. 3. Głupie kolędy, które ryczą we wszystkich sklepach. 4. Głupie łyżwy z głupimi chłopakami, którzy myślą, że potrafią jeździć do tyłu. 5. Przymus kupowania głupich, przemyślanych prezentów dla wszystkich znajomych. 6. Egzaminy. 7. Beznadziejna nowojorska pogoda. Zero śniegu, tylko zimny deszcz dzień w dzień. Gdzie się podziały białe święta? Powiem wam: to przez globalne ocieplenie. A wiecie dlaczego? Ponieważ wszyscy jeżdżą suwami i wycinają drzewa. 8. Głupie świąteczne programy telewizyjne manipulujące ludźmi. 9. Takie same głupie reklamy w telewizji. 10. Jemioła powinna być zabroniona. W rękach nieletnich chłopców staje się społecznie akceptowaną wymówką służącą wymuszaniu pocałunków. Moim zdaniem to zwykłe molestowanie. Plus? Trafia w niepowołane ręce. Niedziela 7 grudnia. Właśnie wróciłam z kolacji u Gramer. Wszelkie wysiłki, aby się wykręcić, nawet wzmianka o dziurawym języku, na nic się zdały. I było jeszcze gorzej niż zwykle, ponieważ Gramer postanowiła omówić program mojej wizyty w Genoi, który, nawiasem mówiąc, wygląda następująco: niedziela 21 grudnia 15: przyjazd do Genoi. 15:30 do 17:00 przywitanie z personelem pałacowym. 17:00 do 19:00 zwiedzanie pałacu. 19:00 do 20:00 przebranie się do kolacji. 20:00 do 23:00 kolacja z genowiańskimi dygnitarzami. Poniedziałek 22 grudnia. 8:00 do 9:30 śniadanie z genowiańskimi urzędnikami administracji publicznej. 10 do 11.30 Zwiedzanie genowiańskich szkół. 12 do 13 Spotkanie z uczniami. 13.30 do 15 Obiad z członkami Stowarzyszenia Nauczycieli. 15.30 do 16.30 Zwiedzanie portu Genowi oraz okrętu marynarki wojennej Książę Filip. 17 do 18 Wizyta w szpitalu. Osiemnasta do dziewiętnastej, odwiedzanie pacjentów. 19 do 20: przebranie się do kolacji. 20 do 23: kolacja z księżną wdową, księciem oraz doradcami wojskowymi. Wtorek 23 grudnia. 8 do dziewiątej, śniadanie z członkami Genowiańskiego Stowarzyszenia Hodowców Oliwek. 10 do 11: uroczystość zapalenia światełek na choince. Pałacowy dziedziniec. 11:30 do 13:00 spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia historycznego. 13:00 do 15:00 obiad z reprezentantami Genowiańskiej Rady Turystyki. 15:30 do 17:30 zwiedzanie Muzeum Narodowego. 18:00 do 19:00 odwiedziny na cmentarzu weteranów wojennych i złożenie kwiatów na grobie nieznanego żołnierza. 19:30 do 20:30 przebranie się do kolacji. 20:30 do 23:30 kolacja z rodziną książęcą Monako. I tak dalej. Całość wieńczy moje wystąpienie w trakcie corocznego świątecznego orędzia taty w telewizji, kiedy to przedstawi mnie obywatelom Genowi. Mam wygłosić przemówienie, w którym wyrażę radość z faktu, że jestem następczynią Taty i obiecam, że spiszę się równie dobrze jak on, wprowadzając Genowie w XXI wiek. Denerwować się? Ja? Że mam wystąpić w telewizji i przyrzec pięćdziesięciu tysiącom ludzi, że nie zawiodę ich kraju? Gdzie tam? Co to dla mnie? Tylko, że na samą myśl robi mi się niedobrze. No nieważne. Nie oczekiwałam, że wyjazd do Genowi będzie przypominał wycieczkę do Disneylandu, ale jednak myślałam, że przeznaczą trochę czasu na przyjemności. I nie mówię o wizycie w Luna Parku. Wystarczyłaby jazda konna albo pływanie. Ale widocznie w Genowi nie ma czasu na zabawę. Na przejrzeniu programu wizyty się nie skończyło. Musiałam jeszcze poznać mojego kuzyna Sebastiana. Sebastiano Grimaldi jest siostrzeńcem mojego zmarłego dziadka, czyli dziesiątą wodą po kisielu. Jednak, gdyby nie ja, tron Genowi przypadłby właśnie jemu. Serio. Gdyby mój tata zmarł bezpotomnie, następnym księciem Genowi zostałby Sebastiano. Może dlatego tatą wstrząsa dreszcz ilekroć na niego patrzy? A może czuje do Sebastiana to samo, co ja do mojego kuzyna Hanka? Teoretycznie go lubię, lecz w praktyce mnie wnerwia. Osobą, której nie wkurza, jest jednak Graumer. Od razu widać, że ona go uwielbia. Dziwne, bo zawsze przypuszczałam, że jest do tego niezdolna, chyba że chodzi o Romla, jej pudla miniaturowego. Graumer przepada za Sebastianem. Kiedy nas przedstawiła i zgiął się w ukłonie, cmokając powietrze nad moją ręką, rozpromieniła się pod różowym jedwabnym turbanem. Dosłownie. Jeszcze nigdy nie widziałam jej w takim stanie. Jak łypie? Owszem, wielokrotnie. Ale jak promienieje? Nigdy w życiu. I może właśnie z tego powodu tata zaczął chrupać ludze ze swojej whisky z wodą gazowaną w bardzo denerwujący sposób. Uśmiech Graumer od razu zbladł. Jeśli masz ochotę gryźć lód, Filip rzekła zimnym tonem możesz zjeść kolację w McDonaldzie z resztą plepsu. Chrupa nie ustało. Najwyraźniej Graumer ściągnęła z Sebastiana, żeby zaprojektował mi suknię na telewizyjne wystąpienie przed rodakami. Jest obiecującym projektantem mody, przynajmniej według niej. Graumer podkreśla, że Genowia musi wspierać swoich artystów i rzemieślników. Inaczej ucieknął do Nowego Jorku albo, co gorsza, do Los Angeles. To pech, bo Sebastiano wygląda mi na człowieka, któremu spodobałoby się w LA. Około trzydziestki, z długimi, ciemnymi włosami zebranymi w kucyk. Wysoki i ekstrawagancki. Na przykład dzisiaj włożył biały, jedwabny fular zamiast krawata. Do tego niebieską aksamitną marynarkę i skórzane spodnie. Jestem gotowa wybaczyć mu te spodnie, jeśli zaprojektuje dla mnie ładną suknię. Suknię, która sprawi, że Michael Moskowitz, jeśli mnie w niej zobaczy, zapomni o Judith Gershner oraz jej muszkach owocówkach i będzie myślał tylko o mnie, mi Termopolis. Tyle, że szanse na to są niewielkie. Bo moje wystąpienie będzie transmitowane przez Genowiańską Telewizję, a nie żadne CNN. Mimo to, Sebastiano wyglądał na gotowego podjąć wyzwanie. Po kolacji wyjął nawet długopis i zaczął szkicować na obrusie. Projekt, który jego zdaniem podkreśli moją wąską talię i długie nogi. Jednak w przeciwieństwie do mojego taty, który urodził się i wychował w Genowi, ale włada bezbłędnie angielskim, Sebastiano nie posługuje się płynnie tym językiem. Cały czas gubił drugą i kolejną sylabę. I tak wąska stała się wąs. Kawa, ka. A gdy określał coś mianem magicznego, wychodziło mu mag. Uznawał tylko pierwszą. Gdy poprosił mnie o podanie piep, Musiałam dosłownie wepchnąć sobie serwetkę do ust, żeby nie parsknąć śmiechem. Moje wysiłki jednak spełzły na niczym, bo Graumer to zauważyła i uniosła jedną ze swoich narysowanych brwi. Nie naśmiewaj się z tego, jak ktoś mówi, Amelio daleko ci pod tym względem do ideału powiedziała. Co niewątpliwie jest prawdą, bo ze spuchniętym językiem nie jestem w stanie wypowiedzieć żadnego słowa na S. Grammer nie przeszkadzały językowe dziwactwa Sebastiana, ani jego bazgranie po obrusie. Genialne, po prostu genialne jak zawsze, stwierdziła patrząc na rysunek. Sebastiano zrobił bardzo zadowoloną minę. uważa? Ale ja wcale nie podzielałam zdania, Graham. Ot, Zwyczajna sukienka. Nic, co pozwoliłoby zapomnieć, że szanse sklonowania przeze mnie muszki owocówki są równe temu, że zastosuję szampon testowany na zwierzętach. Hmm, mruknęłam. A czy mogłaby być bardziej, no, no nie wiem, seksowna? Graumer i Sebastiano wymienili znaczące spojrzenia. Seksowna? Graumer zaśmiała się złowrogo. Jak? Z głębszym dekoltem? Przecież nie masz nic do pokazania. Tego już było za wiele. Spodziewałabym się takiej uszczypliwości z ust szkolnych cheerliderek, które dręczą innych, zwłaszcza mnie dla sportu. Ale kto mówi takie rzeczy jedynej wnuczce? Oczywiście, miałam na myśli rozcięcie z boku albo falbankę. Nie chodziło o nic w stylu Jennifer Lopez. Oczywiście, musiała mi dogryźć. Dlaczego los pokarał mnie babką, która goli sobie brwi i kpi z moich braków? Dlaczego nie mogę mieć normalnej babuni, która piecze ciasteczka i chwali się mną w swoim klubie brydżowym? I gdy Graumer i Sebastiano rechotali z tego wybornego żartu moim kosztem... Tata nagle wstał od stołu i oznajmił, że musi zadzwonić. Każdy jest zdany na siebie, jeśli chodzi o Gramer, ale rodzony ojciec mógłby się czasem za mną wstawić. Może czułam się dziwnie przez tę wielką dziurę w języku. Z kolczykiem mogłabym przynajmniej udać, że przekułam go specjalnie, bo chciałam być kontrowersyjna. Siedziałam słuchając, jak Gramer. I Sebastiano ubolewają, że nie będę mogła nosić nic bez ramionczek. Chyba, że jakimś cudem przeskoczę z rozmiaru 70a na 75c. I naszło mnie podejrzenie, że kuzyn nie zjawił się tylko z powodu sukienki. Lecz knuje zamach na moje życie, aby samemu objąć władzę. Albo wła, jak on by to ujął. Poważnie, jak w słonecznym patrolu. Ileż to razy Mitch ratował arystokratów przed zamachem? Powiedzmy, że włożę suknię Sebastiana, a ona udusi mnie jak gorset w pierwotnej wersji baśni braci Grimm o królewnie śnieżce. Wiecie, tej, którą pominali w filmie Disneya, bo była makabryczna. Co jeśli umrę i złożą mnie bladą w trumnie, a Michael przyjdzie na mój pogrzeb i dopiero wtedy zrozumie, że zawsze darzył mnie uczuciem? Będzie musiał zerwać z Judith Gershner. Hej! Wszystko jest możliwe. Dobra, może i nie, ale wolałam te myśli od słuchania, jak Grand Maire i Sebastiano rozmawiają o mnie w trzeciej osobie. Poważnie ocknęłam się, kiedy kuzyn powiedział nagle ma ko po. I wywnioskowałam z kontekstu, że chodzi o komplement pod adresem moich kości policzkowych. Moja radość nie trwała długo ponieważ dodał, że zrobi mi ma i będę wyglądać jak mo dając do zrozumienia, że nie wyglądam jak modelka bez makijażu. Ma się rozumieć, że nie wyglądam. Oczywiście gramer nie stanęła w mojej obronie. Karmiła resztkami gulaszu Romla, który siedział jej na kolanach, dygocząc jak zawsze, bo zgubił całą sierść w wyniku psiego uczulenia. Nie liczyłabym, że jej ojciec się na to zgodzi, rzekła do Sebastiana. Filip jest beznadziejnie staroświecki. Przyganiał kocioł Garnkowi. Przecież ona wciąż sądzi, że koty duszą właścicieli we śnie. Serio mówię. Stale próbuje mnie namówić, żebym oddała grubego lujego. I gdy rozwodziła się nad tym, jaki to jej syn jest zacofany, wstałam i poszłam do niego na balkon. Sprawdzał wiadomości w telefonie. Jutro ma grać w skłosza z premierem Francji, który przyjechał do Nowego Jorku na ten sam szczyt, co cesarz Japonii. Mija rzucił na mój widok co ty tu robisz? Jest zimno, wracaj do środka za chwilę odpowiedziałam. Stanęłam obok niego i spojrzałam na miasto. Widok na Manhattan z apartamentu na najwyższym piętrze naprawdę zapiera dech w piersi. Człowiek patrzy na światła w oknach i myśli, że każde z nich to co najmniej jedna osoba, albo i więcej. Może nawet dziesięć, co się w głowie nie mieści. Całe życie mieszkam na Manhattanie, lecz wciąż mnie to zadziwia. W każdym razie, kiedy tak stałam i patrzyłam na światła, nagle zrozumiałam, że jedno z nich należy pewnie do Judith Gershner. Siedzi w pokoju i coś klonuje. Jak przypuszczam. Na przykład gołębia. Przed oczami znów stanęła mi ona i Michael wpatrzeni we mnie, kiedy przygryzłam język. Hmm. Niech pomyślę. Dziewczyna, która klonuje czy dziewczyna, która pożera własny język? Co za dylemat. Tata chyba zauważył, że coś nie gra. Słuchaj, Wiem, że Sebastiano jest specyficzny, ale wytrzymaj zrób to dla mnie. Nie myślałam o Sebastianie, odrzekłam markotnie. Tata chrząknął, ale nie ruszył się z miejsca, chociaż było jakieś cztery stopnie, a on jest kompletnie łysy. Nawet nie drgnął, chociaż uszy poczerwieniały mu z zimna. Stał bez płaszcza tylko w grafitowym garniturze od Armaniego. Uznałam to za zachętę. Widzicie, mój tata nie jest osobą, do której zwracam się w pierwszej kolejności, kiedy mam problem. Nie łączy nas aż taka zażyłość, no wiecie, jest facetem. Z drugiej strony jest zaprawiony w bojach w sferze uczuciowej. Uznałam więc, że mógłby rzucić na sprawę nowe światło. Tato zagaiłam. Co robić, jeżeli ktoś ci się podoba, a ta osoba no wiesz, o tym nie wie? Jeśli Kenny jeszcze się nie połapał, że wpadł ci w oko, obawiam się, że nigdy to nie nastąpi stwierdził tata. Czy nie spędzasz z nim wszystkich weekendów od czasu Halloween? Na tym polega problem z ochroniarzem, któremu płaci twój ojciec. Twoje sprawy osobiste są omawiane za twoimi plecami. Nie mówię o Kenem, tato odpowiedziałam. Chodzi o kogoś innego, kto nie wie, że mi się podoba. Tak jak powiedziałam. A Kenę? zainteresował się tata. Lubię Kenego. No jasne, ponieważ szanse, że kiedykolwiek wyjdziemy poza pierwszą bazę, są równe zeru. Który ojciec nie chce, aby jego córka spotykała się z takim chłopakiem? Jeśli tata ma jednak nadzieję, że jenowiański tron pozostanie w rękach rodziny Renaldo, zamiast wpaść w łapy Sebastiana, lepiej niech wybije sobie kenego z głowy, bo coś mi mówi, że ja i keny nie będziemy się rozmnażać. Przynajmniej nie w tym życiu. Tato, powiedziałam, zapomnij o kenem dobrze. Jesteśmy tylko przyjaciółmi. Mówię o kimś innym. Tata wychylił się przez balkon, jakby chciał splunąć. Oczywiście nigdy by się do tego nie posunął, tak myślę. Znam go? Tego innego? Zawahałam się. Nigdy nikomu nie zdradziłam, że zakochałam się w Michaelu. Naprawdę. Nikomu. W sumie, komu miałabym mówić? Lili tylko by się ze mnie nabijała, albo co gorsza, wypaplałaby bratu. A mama? Cóż, ma własne problemy. To brat Lili. Wypaliłam, żeby mieć to za sobą. Tata się zaniepokoił. Czy on nie uczy się w koledżu? Jeszcze nie odpowiedziałam. Zacznie jesienią. Nadal miał niespokojną minę, więc dodałam. Nic się nie martw. Nie mam u niego szans. Michael jest bardzo inteligentny. Nie spodobałby mu się ktoś taki jak ja. Wtedy tata się obraził. Jakby nie mógł wybrać pomiędzy niepokojem, że podoba mi się chłopak z ostatniej klasy, a złością, że to uczucie bezwzajemności. Jak to nie spodobałby mu się ktoś taki jak ty? spytał ostro. A czego ci brakuje? No, no wiesz, odpowiedziałam. Omal nie zawaliłam matmy, pamiętasz? Na litość boską. Michael idzie jesienią na jedną z najlepszych uczelni. Do pięt mu nie dorastam. Tata naprawdę się zdenerwował. Po matce nie masz smykałki do liczb. Tu się zgodzę, ale pod każdym innym względem wdałaś się we mnie. A to ci dopiero. Wysunęłam pod brudek, próbując w to uwierzyć. No, bąknęłam. A ty i ja jesteśmy bardzo inteligentni. Uzupełnił. Jeśli zależy ci na tym całym Michaelu, Musisz dać mu to do zrozumienia. Czyli, co? Mam podejść i oznajmić: Hej, podobasz mi się? Tata potrząsnął głową z niesmakiem. Nie, 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 zaoponował. Oczywiście, musisz być subtelniejsza. Powiedz mu, pokazując, co czujesz. Aha, odpowiedziałam. Może odziedziczyłam po ojcu wszystko, prócz zdolności do matmy, lecz. Nie miałam pojęcia, o co mu chodzi. Lepiej wracajmy, rzucił bo babcia nabierze podejrzeń, że spiskujemy przeciwko niej. Też mi nowość Graumer zawsze podejrzewa, że ktoś knuje przeciwko niej na przykład pralnia w hotelu bo stosuje proszek, od którego Romlowi wypadła sierść. Myślisz, że Sebastiano planuje zamach na moje życie? Żeby samemu zasiąść na tronie zapytałam, kontynuując temat spisków. Tata wydał zduszony odgłos, ale nie wybuchnął śmiechem. To nie byłoby zbyt książęce, jak sądzę. Nie, Mio, odpowiedział. Nie myślę tak. Ale mój tata ma ograniczoną wyobraźnię. Postanowiłam mieć się na baczności. Na wszelki wypadek. Mama właśnie zajrzała do pokoju i poinformowała, że dzwoni Kenny. Pewnie chce mnie zaprosić na bezwyznaniowy bal zimowy. Nareszcie. Niedziela 7 grudnia 11 wieczorem. No dobra, jestem w szoku. Kenny nie zaprosił mnie na bezwyznaniowy bal zimowy. Oto jak przebiegła nasza rozmowa. Ja słucham. Kenny. Cześć mi, ja tu Keny. Ja, o cześć Keny, co się dzieje? Miał dziwny głos stąd moje pytanie. Keny no, chciałem tylko sprawdzić, czy wszystko w porządku, wiesz, z twoim językiem ja chyba trochę lepiej Keny bo naprawdę się martwiłem no wiesz, ja naprawdę naprawdę nie chciałem ja wiem, Keny to był wypadek. Wtedy mi zaświtało, że zadałam tacie niewłaściwe pytanie. Zamiast pytać, jak dać komuś do zrozumienia, że wpadł mi w oko, mogłam spróbować się dowiedzieć, jak najdelikatniej z kimś zerwać. Wracając do Kenego. Keny, chciałem tylko życzyć ci dobrej nocy i wyrazić nadzieję, że czujesz się lepiej i powiedzieć, że. Cię kocham. Ja. Nie odpowiedziałam od razu, bo spanikowałam. W sumie, mogłam się tego spodziewać, ponieważ jesteśmy tak, jakby parą. Ale kto dzwoni do dziewczyny i wyznaje jej miłość? Kto, jeśli nie zbzikowany Stalker? A Ken nie jest zbzikowanym Stalkerem. Jest po prostu Kenem. Dlaczego więc wydzwania do mnie i wyznaje miłość? Jak zawsze się popisałam. Dalej wisiał na telefonie i czekał na odpowiedź, więc powiedziałam. Ja hm okej? Hmm, okej. Okay. Hmm. Okay. Chłopak mówi, że mnie kocha, a ja odpowiadam hm, okej, okay. czeka mnie kariera w dyplomacji. A biedny Kenny milczał w oczekiwaniu na ciąg dalszy. Każdy by tak zrobił, usłyszawszy w słuchawce hm, ok i nic poza tym. Ale język stanął mi kołkiem i wykrztusiłam tylko ja. No to do jutra. I się rozłączyłam. O matko, jestem najpodlejszą, najbardziej niewdzięczną dziewczyną na świecie. Jeśli Sebastiano mnie zabije, będę smażyć się w piekle. Serio! Przed wyjazdem do Genowi. 1. Sporządzić szczegółową listę dla mamy i pana G. Jak zajmować się grubym Luim pod moją nieobecność. 2. Zrobić zapas żwirku i karmy dla kotów. 3. Kupić prezenty na Boże Narodzenie, Hanukę, mama, elektryczny laktator, sprawdzić. Pan G., nowe pałki perkusyjne. Tata, książka o wegetarianizmie. Powinien się lepiej odżywiać, jeśli nie chce nawrotu choroby. Lili, to co zawsze. Czyste taśmy wideo do programu. Lars, sprawdzić, czy u Prady dostanę kaburę, w której zmieści się jego pistolet. Keny, rękawiczki coś nieromantycznego. Gruby Louis, piłka z kocimiętką. Grau-mer? Co kupić kobiecie, która ma wszystko, łącznie z 89-karatowym szafirem do zawieszania na szyi od sultana Brunei. Mydełko? Cztery. Zerwać z kenem. Tylko jak mam to zrobić? On mnie kocha! Choć nie na tyle, żeby zaprosić mnie na bezwyznaniowy bal zimowy, jak się okazuje. Poniedziałek, 8 grudnia. Godzina wychowawcza. Lili nie wierzy, że Kenny zadzwonił i powiedział, że mnie kocha. Poinformowałam ją dzisiaj rano w drodze do szkoły. Michael miał wizytę u dentysty i go nie było. Chwała Bogu. Wolałabym umrzeć niż omawiać przy nim moje życie uczuciowe. Wystarczy, że muszę omawiać je przy ochroniarzu. Gdybym musiała to robić w obecności osoby, którą kocham połowę życia, chyba dostałabym rozdwojenia jaźni. W każdym razie Lili stwierdziła: Nie przyjmuję do wiadomości, że Kenny palnąłby coś podobnego. Lili, odpowiedziałam. Musiałam ściszyć głos, żeby szofer nie usłyszał. Mówię poważnie. Powiedział, że mnie kocha. Kocham cię. Tak właśnie powiedział. Nie wiem, co mu odbiło. Pewnie się mylisz. Pewnie powiedział co innego i źle go zrozumiałaś. Tak? Niby co? Szlocham cię? Jasne, że nie! obruszyła się Lili. To bez sensu. Więc co? Co takiego mógł powiedzieć Keny, co brzmiało jak kocham cię, ale było czym innym? Lili się wściekła. Słuchaj, co ty masz do Kennego od miesiąca? Właściwie odkąd zostaliście parą. Nie wiem, co się z tobą dzieje. Dawniej słyszałam tylko: Dlaczego nie mam chłopaka? Dlaczego wszyscy mają chłopaka oprócz mnie? Kiedy będę miała chłopaka? A teraz go masz i wcale nie doceniasz. Mówiła szczerą prawdę, ale udałam dotkniętą, ponieważ bardzo starałam się ukryć fakt, że nie jestem w Kenem zakochana. Bredzisz, oświadczyłam. Właśnie, że doceniam. Ach, tak? Moim zdaniem, prawda jest taka Mia że nie jesteś gotowa mieć chłopaka. Ludzie ale się wkurzyłam. Ja nie jestem gotowa na chłopaka? Żartujesz. Całe życie na to czekałam. Cóż, jeśli to prawda Lili spojrzała na mnie z góry. Dlaczego nie pozwalasz mu całować się w usta? Skąd wiesz? zapytałam. Henny powiedział Borysowi rzecz jasna, a on mnie. Wspaniale, burknęłam, siląc się na spokój. A więc nasi chłopcy obgadują nas za plecami. I ty to pochwalasz. Oczywiście, że nie, zapewniła. Ale mnie to intryguje z psychologicznego punktu widzenia. Tak to jest przyjaźnić się z córką psychoanalityków. Stale jesteś pod lupą. To moja sprawa, wybuchnęłam, gdzie pozwalam się całować. Nie twoja i nie Borysa. No cóż, skwitowała Lili. Mówię tylko, że jeśli Kenny faktycznie powiedział to, co twierdzisz, no wiesz, słowo na k, może zrobił to, ponieważ nie może inaczej wyrazić głębi swoich uczuć. Rozumiesz? Inaczej niż werbalnie. Bo fizycznie mu nie pozwalasz. Czyli zasadniczo. Powinnam być wdzięczna, że Keny postanowił tylko wypowiedzieć to słowo zamiast wyrazić je czynem, na przykład z udziałem języka. Nawet nie chcę o tym myśleć. Poniedziałek, 8 grudnia, godzina wychowawcza. Właśnie podali nam terminy egzaminów. Tak wygląda mój rozkład. Plan egzaminów semestralnych. 15 grudnia, powtórka. 16 grudnia, Pierwsza i druga lekcja, czyli będę zdawać angielski i matmę tego samego dnia. Nic nie szkodzi, z angielskiego całkiem dobrze mi idzie. No, nie licząc rozbioru logicznego, już widzę, jak mi się to przyda, kiedy będę rządzić najmniejszym państwem w Europie. Matmę muszę umieć. Niestety, cholera. 17 grudnia, trzecia i czwarta lekcja. Historia cywilizacji. Łatwizna. Grandmaire opowiadała mi tyle o powojennej Europie, że zdam każdy egzamin. Pewnie mogłabym zagiąć nauczyciela. A wychowanie fizyczne? Jak można zdawać z tego egzamin? Mieliśmy już test sprawności. Dobrze mi poszedł, pomijając wysoką poprzeczkę gimnastyczną. 18 grudnia. Piąta, szósta i siódma lekcja. Fakultety? Z tego nie zdajemy! Trudno robić egzamin z zajęć, na których każdy uczy się indywidualnie. Bułka z masłem. Na szóstej lekcji mam francuski. Ustnie sobie radzę. Pisemnie gorzej. Na szczęście Tina jest ze mną w klasie. Może pouczymy się razem. Ale na siódmej lekcji mam biologię. To nie będzie łatwe. Zaliczam biologię tylko dzięki Kenemu. Odrabia za mnie większość zadań. A jeśli z nim zerwę, to się skończy. 19 grudnia. Bezwyznaniowy festyn i bal zimowy. Festyn powinien być super. Będą stoiska wszystkich szkolnych klubów oraz kółek z tradycyjnym świątecznym poczęstunkiem, na przykład grzanym cydrem. A wieczorem bal, na który mam iść z Kenem. Jeśli mnie zaprosi, ma się rozumieć. Chyba, że zrobię co należy i z nim zerwę. Wtedy nie pójdę wcale, bo nie można iść bez pary. Kończ, Sebastiano. Wstydu oszczędź. Poniedziałek, 8 grudnia matematyka. Dlaczego? Dlaczego zawsze zapominam zeszytu do matmy? Najpierw oblicz potęgi potem przemnóż i podziel od lewej do prawej. Dalej wykonaj dodawanie i odejmowanie w kolejności od lewej do prawej. Przykład 2 razy 3 minus 15 podzielić przez 5 równa się 6 minus 3 Równa się trzy. O Boże. Lana Weinberger właśnie rzuciła mi liścik. Co znowu? Na pewno nic dobrego. Lana już na początku szkoły się na mnie uwzięła. Nie pytajcie dlaczego. Jasne. Rozumiem, że miała pretensje, kiedy Josh Richter zaprosił mnie na dyskotekę wielokulturową zamiast niej. Ale zrobił to tylko dlatego, że jestem księżniczką. I zaraz potem do siebie wrócili. Poza tym, Lana nie znosiła mnie już wcześniej. Otwieram liścik. Oto co napisała. Słyszałam o wypadku na lodowisku. Czyli narzeczony musi się jeszcze wstrzymać z języczkiem, ha? Matko jedyna. Czy wszyscy w szkole wiedzą, że nie całowałam się z Kenem po francusku? Przez niego oczywiście. Co jeszcze? Napiszą o tym w gazecie? Mówię wam, gdyby rodzice mieli choć blade pojęcie, co wyprawia się w typowym amerykańskim liceum, załatwiliby nam naukę w domu. Poniedziałek, 8 grudnia Historia cywilizacji. To jasne, co muszę zrobić. Oczywiście, zawsze wiedziałam. I gdyby nie no wiecie, Bal już dawno miałabym to z głowy. Teraz widzę, że nie mogę zwlekać. Należało zrobić to, co wczoraj, kiedy zadzwonił, tylko że przez telefon nie wypada. Pewnie Lana Weinberger byłaby do tego zdolna, ale nie ja. Nie. Nie mogę dłużej tego odkładać. Muszę zerwać z Kenem. Nie sposób trwać w tym kłamstwie. Na szczęście mam wsparcie. To Tina Hakim Baba. Nie chciałam jej mówić. Nie zamierzałam nikogo wtajemniczać. Ale wymknęło mi się dzisiaj w łazience między drugą a trzecią lekcją, kiedy Tina się malowała. Widzicie, tata jej nie pozwala, więc robi to dopiero w szkole. Ma układ ze swoim ochroniarzem Wahimem. Ona nie mówi rodzicom, że Wahim flirtuje z Mademoiselle Klein, naszą nauczycielką francuskiego, a on nie puszcza farby o jej uzależnieniu od tuszu do rzęs. Tak czy siak. Nie mogłam już dłużej wytrzymać i powtórzyłam Tinie, co powiedział wczoraj Keny przez telefon. I nie tylko. Ale zacznijmy od telefonu Kenego. W przeciwieństwie do Lili, Tina mi uwierzyła. Zareagowała jednak wbrew moim oczekiwaniom. Uznała, że to wspaniałe. Och, Mia, ale ty masz szczęście! powtarzała. Chciałabym, żeby Dave też mi to wyznał. No wiesz, jest bardzo zaangażowany. Ale on z miłości stawia mi większe frytki. Nie o takie wsparcie mi chodziło. Ależ Tino zaoponowałam. Czułam, że mnie zrozumie. Czyta tyle romansów. Chodzi o to, że ja go nie kocham. Tina wytrzeszczyła na mnie ciemne od tuszu oczy. Nie kochasz? Nie, przyznałam z rozpaczą. Lubię go jako przyjaciela, ale nie jestem w nim zakochana. O Boże! Tina złapała mnie za nadgarstek jest ktoś inny, tak? Do dzwonka zostało tylko kilka minut. Obie musiałyśmy wracać na lekcję. Mimo to, z niejasnych powodów, wybrałam na zwierzania właśnie tę chwilę nie wiem dlaczego. Miałam za sobą rozmowę z tatą, więc może łatwiej mi było wtajemniczyć kolejną osobę zwłaszcza Tinę. Poza tym, nie mogłam przestać myśleć o tym, co powiedział mój ojciec. No wiecie, żeby pokazać wybrankowi, co do niego czuję. Czułam, że Tina jest jedyną osobą, która może mi coś podpowiedzieć. Dlatego potwierdziłam. Z wrażenia, mało nie upuściła kosmetyczki. Wiedziałam, krzyknęła wiedziałam, że to dlatego nie pozwalasz mu się całować. Szczęka mi opadła. Też o tym słyszałaś? Wzruszyła ramionami. Kenny powiedział Dave'owi. Wiem od Dave'a. Matko, a podobno mężczyźni tracą kontakt ze swoimi emocjami i unikają zwierzeń. Tak twierdzi Oprah Winfrey. Zdaje się, że Kenny nadrobił ostatnio kilka stuleci męskiej powściągliwości. Mów, co to za jeden. Tina z przejęciem pakowała do kosmetyczki zalotkę i kredkę do ust. No ten chłopak, który ci się podoba. Nieważne, oświadczyłam. Zresztą to na nic. On poniekąd ma dziewczynę. Tak myślę. Tak raptownie obróciła głowę w moją stronę, że dostała po twarzy własnym warkoczem. To Michael, prawda? Zawołała, ponownie łapiąc mnie za rękę. Ścisnęła, aż zabolało. Oczywiście w pierwszym odruchu chciałam zaprzeczyć i już otwierałam usta, ale się zawahałam. Dlaczego miałabym się wypierać? Przecież Tina nikomu nie powie. Mało tego może mi pomóc. Dlatego wzięłam głęboki oddech. Nikomu ani słowa. Bo cię zabije, jasne? Zabije. Tina zrobiła wtedy dziwną rzecz. Puściwszy moją rękę, zaczęła skakać w kółko. Wiedziałam, widziałam, widziałam, Mówiła, podskakując. Następnie znieruchomiała i znów chwyciła mnie za nadgarstek. Och, zawsze uważałam, że byłaby z was urocza para. W sensie lubię kenego i w ogóle, ale no wiesz. Zmarszczyła nos. Nie jest Michaelem. Wczorajsza rozmowa z tatą o Michaelu to nic. Naprawdę nic w porównaniu z tym, jak poczułam się w czasie rozmowy z rówieśniczką. To, że Tina na mnie nie wyśmiała i nie postukała się w czoło, znaczyło dla mnie więcej niż przypuszczałam. A to, że chyba zrozumiała, wręcz przyklasnęła temu, co czuję do Michaela, sprawiło, że miałam ochotę ją uściskać. Tylko, że nie było czasu, bo zaraz miał zadzwonić dzwonek. Naprawdę? Westchnęłam. Naprawdę nie uważasz, że to głupie? No weź, odpowiedziała. Michael jest super i chodzi do ostatniej klasy. Nagle zrobiła zafrasowaną minę. Ale co z Kenem? I Judith? Wiem. Zgarbiłam się tak, że mer. na pewno klepnęłaby mnie w kark, gdyby to zobaczyła. Nie wiem, co mam robić, Tina. W skupieniu zmarszczyła ciemne brwi. Chyba czytałam o czymś podobnym, rzuciła. Zdaje się, że książka miała tytuł Wysłuchaj mojego serca. Niech no sobie przypomnę, jak z tego wybrnęli. Ale zanim to nastąpiło, zadzwonił dzwonek. Spóźniłyśmy się na lekcję. Warto było. Jeśli chcecie znać moje zdanie. Bo teraz nie jestem sama z tym zmartwieniem. Ktoś martwi się ze mną. Poniedziałek, 8 grudnia, fakultety. Lunch był katastrofą. Pewnie nie powinnam się dziwić, zważywszy na to, że już cała szkoła wie, co ostatnio wyczyniam. Lub nie wyczyniam. Z językiem. Ale było jeszcze gorzej, niż mogłam się spodziewać, ponieważ wpadłam na Michaela obok sałatek. Właśnie tworzyłam swoją zwykłą piramidkę z ciecierzycy i fasoli pinto, kiedy zobaczyłam, jak zmierza w stronę hamburgerów. Na przekór moim wysiłkom rodzeństwo moskowiców to zatwardziali mięsożercy. Kiedy zapytał, jak się miewam, odpowiedziałam tylko: dobrze. Wiecie, w nawiązaniu do naszego ostatniego spotkania, gdy krew bluzgała mi z ust, to musiało być przeurocze. Jak dobrze, że w obecności ukochanego zawsze zachowuje pozory godności i wdzięku. Potem zapytałam go z grzeczności, jak było u dentysty. I nie ponoszę żadnej winy za to, co nastąpiło później. A mianowicie Michael zaczął mi opowiadać, że musiał mieć założoną plombę i nadal nie czuje ust po znieczuleniu. Sama niedawno tego doświadczyłam w wyniku przygryzienia języka, więc odruchowo spojrzałam na usta Michaela, kiedy mówił, co nigdy mi się nie zdarzyło. W sensie przyglądałam się innym częściom jego ciała, zwłaszcza gdy rano wchodzi do kuchni bez koszulki, jak zawsze, gdy zostaje u Lili na noc. Ale nigdy nie przyjrzałam się jego ustom, no wiecie, z bliska. Tak się składa, że usta Michaela są bardzo ładne. Nie są to wąskie usta jak moje. Nie wiem, czy wypada tak mówić o ustach chłopaka, lecz usta Michaela wyglądają na bardzo miękkie, idealne do całowania. I kiedy to zauważyłam, stało się coś bardzo niedobrego. Patrzyłam na nie, wiecie, zastanawiając się, czy byłyby miękkie. I wyobraziłam sobie, jak się całujemy. I właśnie wtedy zrobiło mi się ciepło w środku, dokładnie jak w romansach Tine. Właśnie wtedy, czyli w momencie, gdy nadszedł Kenny po swoją standardową przekąskę kole i kanapkę lodową. Wiem, że Kenny nie czyta w moich myślach. Gdyby czytał, już dawno by ze mną zerwał. Ale może coś mu zaświtało i dlatego nie odpowiedział, kiedy Michael i ja powiedzieliśmy do niego cześć. To plus moje hm, okej okay, kiedy powiedział, że mnie kocha. Jeśli poczerwieniałam, tak jak mi się zdawało, musiał coś zauważyć. Może dlatego nie odpowiedział, bo miałam winę wypisaną na twarzy. Czułam się winna to na pewno. No, ludzie, przychodzi mój chłopak, a ja gapię się na usta innego i wyobrażam sobie, że go całuję. Po śmierci pójdę do piekła dla niegrzecznych dziewczynek. Wiecie, czego bym chciała? Chciałabym, żeby każdy mógł czytać w moich myślach, ponieważ wtedy Keny nie zaprosiłby mnie na randkę. Wiedziałby, że nie podzielam jego uczuć, a Lili. Nie nabijałaby się ze mnie, że nie pozwalam mu się całować. Wiedziałaby, że kocham innego. Sęk w tym, że wiedziałaby również, że to jej brat. A on pewnie więcej by się do mnie nie odezwał, bo kto to widział, żeby uczeń ostatniej klasy spotykał się z pierwszoklasistką. Zwłaszcza taką, która nie rusza się nigdzie bez ochroniarza. Poza tym jestem prawie pewna, że chodzi z Judith Gershner ponieważ zaraz potem usiadł obok niej. A więc wszystko jasne. Szkoda, że nie wyjeżdżam do Genowy jutro. Tylko dopiero za dwa tygodnie. Poniedziałek, 8 grudnia, francuski. Na fakultetach było całkiem fajnie, mimo katastrofalnego zajścia podczas lunchu. Prawie jak za dawnych czasów, zanim każdy znalazł sobie parę. Wybuchła afera językowa i tym podobne. Pani Hill spędziła całą lekcję w pokoju nauczycielskim naprzeciwko, wydzierając się na kogoś z banku, więc mogliśmy robić to, co zawsze robimy, a mianowicie to, co chcemy. Na przykład ci z nas, którzy woleli pracować samodzielnie, tak jak Bory, chłopak Lili, uczy się nowej sonaty na skrzypcach, a temu mają służyć fakultety, tak też uczynili. A ci z nas, którym się to nie uśmiechało, patrz, Lili i ja, Mam powtarzać matmę, a Lili pracuje nad swoim programem, nie kiwnęli palcem. Sprawiło mi to szczególną radość, ponieważ Lili zupełnie zapomniała o moim całowaniu z Kenem, bo wścieka się na panią Spears, nauczycielkę od rozszerzonego angielskiego, która kazała jej zmienić temat pracy semestralnej. Pani Spears postąpiła niesprawiedliwie, bo praca była naprawdę przemyślana i całkiem pomysłowa. Przepisuję ją tutaj. Jak przetrwać liceum? napisała Lili Moskowic. Po dwóch miesiącach odsiadki w instytucji oświatowej, na poziomie średnim powszechnie zwanej liceum, czuję, że mam prawo wypowiedzieć się na ten temat. Obserwowałam życie szkoły w całej jego złożoności, począwszy od zbiórek kibiców przed meczem, aż po poranne apele. Za jakieś cztery lata wyzwolę się z tego piekła i wydam swój starannie zebrany szkolny poradnik przetrwania. Nauczyciele i rówieśnicy trwali w niewiedzy, że obserwuję ich poczynania na rzecz przyszłych pokoleń. Z moim poradnikiem pod ręką pierwszy krok w liceum stanie się bardziej owocny dla każdego pierwszoklasisty. Przyszli uczniowie dowiedzą się, że konfliktów z kolegami nie załatwia się przemocą, ale dzięki sprzedaży zjadliwego scenariusza, z udziałem postaci inspirowanych osobami, które ich dręczyły, hollywoodzkiej wytwórni filmowej. Właśnie to, nie koktajl Mołotowa, jest drogą do prawdziwej chwały. Poniżej, dla czytelniczej przyjemności, załączam przedsmak tego, co znajdzie się w Jak przetrwać liceum. 1. Szkolne miłostki, czyli o tym, jak nie mogę otworzyć szafki, bo para napalonych nastolatków opiera się o nią i całuje. 2. Jedzenie w stołówce, czy parówki w cieście można nazwać produktem mięsnym. 3. Jak porozumiewać się z podludźmi, zamieszkującymi szkolne korytarze. 4. Psycholog szkolny, wolne żarty. 5. Zwolnienia z lekcji, czyli trzeba umieć sobie radzić. Nieźle, co? A teraz spójrzcie, co powiedziała na to pani Spears. Lili, to bardzo smutne, że twoje dotychczasowe doświadczenia w naszym liceum są tak przykre. Poproszę cię jednak o zmianę tematu pracy semestralnej, ale szóstka za kreatywność, jak zawsze. Uwierzycie? To się nazywa niesprawiedliwość cenzura. Jej propozycja powinna rzucić kadrę na kolana. Mówię wam. Lili jest oburzona faktem, że możemy liczyć na takie wsparcie od nauczycieli, biorąc pod uwagę wysokość czesnego. Wtedy powiedziałam jej, że nie dotyczy to pana G., który robi więcej niż musi, codziennie zostając po szkole i prowadząc zajęcia dodatkowe dla takich jak ja, którzy nie radzą sobie z matmą. Lili twierdzi, że pan Giannini pewnie wymyślił te konsultacje, żeby podlizać się mojej matce. A teraz nie może się wycofać, bo przejrzałaby jego podstęp i zażądała rozwodu. Ale ja w to nie wierzę. Moim zdaniem, pan G zostawałby po szkole bez względu na to, czy spotyka się z mamą, czy nie. Taki jest i koniec. W każdym razie teraz Lili rozpoczęła jedną ze swoich słynnych kampanii. Może to i dobrze. Bo przestanie się interesować tym, co robię i nie robię z ustami. A było tak. Lili. Zasadniczym problemem tej szkoły nie są nauczyciele, tylko uczniowska bierność. Powiedzmy, że chcemy zorganizować strajk. Ja. Strajk? Lili. No wiesz, wstajemy i jednocześnie opuszczamy szkołę. Ja. Bo pani Spears odrzuciła twój temat pracy semestralnej? Lili. Nie mija. Bo tłamsi naszą indywidualność, zmuszając nas, byśmy ugięli się przed feudalizmem korporacyjnym. Kolejny raz. Ja. Aha. A w jaki sposób to robi? Lili. Cenzurując nas, gdy jesteśmy najbardziej płodni, w sensie twórczym Borys, wychylając się z magazynku, dokąd zesłała go Lili, kiedy zaczął ćwiczyć najnowszą sonatę Płodni? Ktoś powiedział Płodni? Lili. Wracaj do magazynku, Borys. Michael, czy mógłbyś wysłać dziś do wszystkich wiadomość, że jutro o jedenastej przystępujemy do strajku? Michael, pochłonięty stoiskiem, które wystawi wraz z Judith Gershner i resztą klubu komputerowego podczas zimowego festynu. Mógłbym, ale nie wyślę. Lili, dlaczego? Michael, Ponieważ miałaś wczoraj opróżnić zmywarkę, ale nie było cię w domu, więc musiałem to zrobić za ciebie. Lili. Przecież powiedziałam mamie, że idę do studia dokończyć najnowszy odcinek. Jej program Lili Wali Prosto z Mostu jest obecnie jednym z najchętniej oglądanych w lokalnej telewizji. Lili nie ma z tego żadnych zysków, ale kilka dużych stacji wyemitowało wywiad, który przeprowadziła ze mną, kiedy zasypiałam. Moim zdaniem był głupi, ale wielu ludziom chyba się spodobał. Bo teraz Lili dostaje mnóstwo wiadomości od widzów. Nie tylko od swojego stalkera Normana. Michael, słuchaj, nie moja wina, że masz problemy z organizacją czasu. Tylko nie myśl w sobie, że będę potulnie robić, co mi każesz, zwłaszcza, że jesteś mi winna przysługę. Ja. Bez urazy, Lili, ale strajk w tym tygodniu to chyba kiepski pomysł. W końcu niedługo egzaminy. Lili. I co z tego? Ja. To, że niektórzy powinni zostać w szkole. Nie mogę sobie pozwolić na opuszczanie wyrównawczych. I tak mam kiepskie oceny. Michael, naprawdę? Myślałem, że podciągnęłaś się z matmy. Ja, jeśli można tak nazwać dwójkę z plusem. Michael, stać cię na więcej. Twoja mama wyszła za nauczyciela matematyki. Ja, no i? To nic nie znaczy. Wiesz, że pan Jean nikogo nie faworyzuje. Michael. Powinien dać pasierbicy trochę luzu i tyle. Lili, czy możecie się skupić na bieżącej sytuacji, czyli konieczności zreformowania tej szkoły? Na szczęście w tym momencie zadzwonił dzwonek, więc chyba nie będzie jutro żadnego strajku. I bardzo dobrze, bo naprawdę muszę się uczyć. Ciekawe, że pani Spirs nie spodobała się propozycja Lili, bo moją była zachwycona. Sprawa przeciwko choinkom. Dlaczego musimy ukrócić pogański rytuał ścinania w grudniu świerków, jeżeli zależy nam na naprawie warstwy ozonowej? I pomyśleć, że nie jestem tak inteligentna jak Lili. Poniedziałek, 8 grudnia, biologia. Kenny właśnie podał mi następujący liścik. Mia, mam nadzieję, że nie czujesz się źle z tym... Co ci wczoraj powiedziałem? Chciałem jedynie wyznać, co czuję. Uściski Keny. Ratunku! I co ja mam teraz zrobić? Siedzi obok i czeka na odpowiedź. Ba! Myśli, że właśnie ją piszę. Co mu powiedzieć? Może to doskonała okazja, żeby z nim zerwać. Wybacz, Keny, ale nie podzielam twoich uczuć. Bądźmy tylko przyjaciółmi. Czy mogę tak to ująć? Wiecie, nie chcę go zranić. Pracujemy razem na biologii. Cokolwiek się zdarzy, będę musiała siedzieć obok niego przez kolejne dwa tygodnie. Wolałabym, żeby mnie nie znienawidził. No i co z balem? Jeśli zerwę z Kenem, z kim pójdę na bezwyznaniowy bal zimowy? Wiem, że to podłe tak myśleć. Ale to pierwszy bal w moim życiorysie, na który mam parę. O ile w końcu mnie zaprosi. I co z egzaminem pytam? Z egzaminem z biologii. Nie mam mowy, żebym zdała go bez notatek Kenego. Nie mam mowy! Ale cóż innego mi pozostaje? Zważywszy na to, co wydarzyło się dzisiaj obok sałatek. To koniec. Żegnaj paro na bezwyznaniowy bal zimowy. Witaj telewizjo w piątkowy wieczór. Drogi Keny, naprawdę uważam Cię za serdecznego przyjaciela. Niemniej jednak. Poniedziałek, 8 grudnia, trzecia po południu wyrównawcze. Na szczęście zadzwonił dzwonek, zanim skończyłam pisać. Co nie znaczy, że nie powiem Kenemu, co myślę. Właśnie, że powiem. I to jeszcze dziś. Nieważne, że okrucieństwem jest załatwiać takie sprawy przez telefon. Nie wytrzymam już dłużej. W domu. Matematyka. Pytania z końców rozdziałów 1-3. Angielski. Praca semestralna. Historia cywilizacji. Pytania z końców rozdziałów 1-4. Fakultety. Nic. Francuski. Pytania z końców rozdziałów 1-3. Biologia. Pytania z końców rozdziałów 1-5. Wtorek, 9 grudnia, godzina wychowawcza. No dobra, a więc z nim nie zerwałam. Naprawdę chciałam. I wcale nie dlatego, że nie miałam serca zrobić tego przez telefon. Chodzi o to, co powiedziała mi Graumer. Właśnie ona. Nie twierdzę, że dobrze się z tym czuję. Znaczy, że z nim nie zerwałam. Po prostu po wyrównawczych musiałam iść do showroomu, gdzie Sebastiano wciska ludziom swoje najnowsze kreacje, aby jego lokaje mogli zdjąć miarę na moją suknię. Graumer suszy mi głowę, że odtąd mam się ubierać u genowiańskich projektantów na dowód patriotyzmu czy coś w tym stylu. Co będzie trudne, ponieważ znam tylko jednego genowiańskiego projektanta i jest nim Sebastiano. Powiedzmy, że jeansy. To nie jest jego specjalność, ale nieważne. Miałam na głowie istotniejsze sprawy niż garderoba na wiosnę. Graumer chyba coś zauważyła, bo gdy kuzyn rozpływał się nad koralikami, którymi oprzyje górę, nagle na mnie wsiadła. – Co się z tobą dzieje, Amelio? – Chyba podskoczyłam. – Co proszę? Sebastiano pytał, czy wolisz dekolt w kształcie serca czy karo. Wlepiłam w nią puste spojrzenie. Jakie karo? Łypnęła na mnie. Robi to bardzo często, dlatego mój ojciec nigdy nie zagląda do nas w czasie lekcji etykiety, chociaż ma apartament po sąsiedzku. Sebastiano, rzuciła, bądź tak miły i zostaw nas na chwilę. I Sebastiano, w nowych skórzanych spodniach, tym razem pomarańczowych. Oznajmił, że to nowa szarość, z kolei biel jest nową czernią, gdybyście nie wiedzieli. Skłonił się i wyszedł z pokoju, a za nim wiotkie panie, które mnie mierzyły. Coś cię gryzie, Amelio? Oznajmiła Grau Mer, tonem nieznoszącym sprzeciwu. Co się stało? Nic takiego, poczerwieniałam. Wiedziałam o tym, ponieważ a czułam i b Widziałam swoje odbicie w wielkim lustrze. Akurat! Grałmer głęboko zaciągnęła się papierosem, chociaż prosiłam ją wielokrotnie, żeby nie paliła w mojej obecności, gdyż bierne palenie jest równie szkodliwe jak sam nauk. Co się dzieje? Kłopoty w domu? Pewnie twoja matka już kłóci się z nauczycielem. Cóż, nigdy nie wróżyłam dobrze temu małżeństwu. Ona ma pstro w głowie. Muszę przyznać, że trochę mnie poniosło, kiedy to usłyszałam. Graumer zawsze krytykuje moją mamę, mimo że ta wychowała mnie praktycznie sama, a jeszcze nikogo nie zastrzeliłam i nie zaszłam w ciążę. Jeśli chcesz wiedzieć, odpowiedziałam, małżeństwo mamy z panem Gianninim to sielanka. Wcale o nich nie myślałam. A o czym? Zapytała znudonym głosem. O niczym, prawie wykrzyczałam. Ja tylko, no... Muszę dzisiaj zerwać z chłopakiem i tyle. Ale to nie twoja sprawa. Zamiast obrazić się o mój ton, który każda szanująca się babcia i dziadek uznaliby za zuchwały, grał mer, upiła łyczek drinka i spojrzała na mnie z nagłym zainteresowaniem. Ach tak, powiedziała zmienionym tonem. Tym samym, którym rozmawia o nowinkach giełdowych. O którym chłopaku mowa? Boże, za jakie grzechy mam taką babcię? Poważnie. Babcia Lili i Michaela pamięta imiona ich wszystkich znajomych. Piecze rogaliki i zamartwia się, że jedzą za mało. Chociaż ich rodzice, państwo Moskowicowie, regularnie robią zakupy, a przynajmniej zamawiają na wynos. A ja... Ja dostałam babcie z łysym pudlem i pierścieniami z dziewięciokaratowym diamentem, której największą radość sprawia dręczenie wnuczki. Dlaczego? Dlaczego pytam? Dlaczego Grał Mer tak uwielbia mnie dręczyć? Przecież nic jej nie zrobiłam, w każdym razie nic oprócz tego, że jestem jej jedyną wnuczką, i nie rozpowiadam wszem wobec, co o niej myślę. Nigdy nie powiedziałam jej prosto w oczy, na przykład, że uważam ją za wredną staruszkę, która przyczynia się do zatrucia środowiska, nosząc futra i kopcąc francuskie papierosy bez filtra. Graumer, odparłam, usiłując zachować spokój. Mam tylko jednego chłopaka. Ma na imię Keny. Mówiłam ci o nim tylko jakieś pięćdziesiąt tysięcy razy, dodałam w duchu. Myślałam, że jedynie siedzisz z nim na biologii, rzekła sącząc Saitkera, swojego ulubionego drinka. Siedzę, przyznałam zdziwiona, że to zapamiętała. Jest też moim chłopakiem, tylko że wczoraj padło mu na mózg i powiedział, że mnie kocha. Graumer poklepała po głowie Romla, siedzącego z nieszczęśliwą, jak zawsze, minął na jej kolanach. A cóż w tym złego? spytała, że chłopiec wyznaje miłość. Nic mruknęłam ale ja nie jestem w nim zakochana, rozumiesz? Nie chcę go zwodzić, bo to nie fair. Graumer uniosła narysowane brwi. A to dlaczego? W co ja się wpakowałam bo nie, Graumer. Tak się nie robi nie w dzisiejszych czasach Czyżby? Cóż, moje spostrzeżenia temu przeczą. Chyba, że oczywiście kocha się innego, wówczas pozbycie się niechcianego zalotnika może być rozsądne, aby dać zielone światło osobie, na której naprawdę nam zależy. Wbiła we mnie wzrok. Czy w twoim życiu jest taka osoba, Amelio? Ktoś. Hmm, wyjątkowy? Nie. Skłamałam odruchowo. Graumer prychnęła. Urzesz? Wcale nie, skłamałam ponownie. Ależ tak. Nie powinnam ci tego mówić, ale ponieważ to zły nawyk dla przyszłego monarchy, lepiej, żebyś wiedziała, by spróbować zapobiec temu w przyszłości. Kiedy kłamiesz, rozszerzają ci się nozdrza Amelio. Ręce wystrzeliły mi do nosa. Nieprawda. Owszem, Graumer najwyraźniej bawiła się wyśmienicie. Spójrz w lustro, jeśli mi nie wierzysz. Zwróciłam się twarzą do najbliższego lustra. Opuściwszy ręce, obejrzałam nos. Nie miałam rozszerzonych nozdrzy. Co ona opowiada? Zapytam jeszcze raz. Rzuciła leniwie z fotela. Czy jesteś teraz w kimś zakochana? Nie, skłamałam bez namysłu. I wydałam nozdrza. O mój Boże, Kłamię od tylu lat, i wychodzi na to, że ilekroć to robię, zdradają mnie nozdrza. Wystarczy przyjrzeć się mojemu nosowi, kiedy mówię, aby stwierdzić z całą pewnością, czy mówię prawdę. Jak to możliwe, że jeszcze nikt nie zwrócił mi na to uwagi? Jakurat ja Gramer musiała to zauważyć? Nie moja matka, z którą mieszkam od czternastu lat. Ani najlepsza przyjaciółka z IQ wyższym od Einsteina. Nie! Graumer! Jeśli to się rozniesie, będę skończona. Okej! Okay, – krzyknęłam z rozpaczą, odwracając się w jej stronę. Niech ci będzie! Tak, jestem zakochana winnym. Zadowolona? Graumer uniosła narysowane brwi. Nie musisz krzyczeć, Amelio. Rzekła z czymś, co... U każdej innej osoby wzięłabym za rozbawienie. A kim jest ten ktoś wyjątkowy? O nie, powiedziałam wyciągając ręce. Ona mnie tak przeraża, że gdyby to nie było chamskie, zasłoniłabym się krzyżykiem z palców wskazujących. W sumie jak się zastanowić, z tą wytatuowaną kreską na powiekach wygląda trochę jak strzyga. Nie wyciągniesz ze mnie tej informacji. Graumer zgasiła niedopałek w kryształowej popielnicy przyniesionej przez Sebastiana. Doskonale. Rozumiem, że dżentelmen, o którym mowa, nie odwzajemnia twoich uczuć. Nie było sensu kłamać. Już nie. Nie z moimi nozdrzami. Sflaczałam jak przekłuty balon. Nie. Podoba mu się inna dziewczyna, która potrafi klonować muszki owocówki. Graumer prychnęła. Doprawdy pożyteczna umiejętność. Mniejsza o to. Przypuszczam, że nie znasz powiedzenia: lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu, Amelio. Chyba wyczytała z mojej miny, że usłyszała mnie po raz pierwszy, ponieważ mówiła dalej: Nie rezygnuj z tego kenego, póki nie napatoczy się ktoś lepszy. O nie miałam ze zgrozy. Naprawdę mówiła już i robiła bezlitosne rzeczy ale tym razem przeszła samą siebie. Ktoś lepszy? Nie wierzyłam własnym uszom. Chcesz powiedzieć, że nie powinnam zrywać z Kenem, dopóki nie będę miała kogoś innego? Zapaliła kolejnego papierosa. Ma się rozumieć. Ale grał Mer, Czasami nie wiem, czy mam do czynienia z istotą ludzką, czy z kosmitą wysłanym z innej planety na przeszpiegi. Słowo daje. Tak nie wolno. Nie można zwodzić chłopaka, wiedząc, że nie może liczyć na wzajemność. Graumer wydmuchała strugę sinego dymu. A to dlaczego? Ponieważ to nieetyczne. Potrząsnęłam głową. Nie. Zrywam z Kenem i to zaraz. Konkretnie dziś wieczorem. Graumer. Podrapała Romla pod bródką, na co zrobił taką minę, jakby obdzierała go ze skóry. W życiu nie widziałam ohydniejszego psa. Wszystko zależy od ciebie, oczywiście, stwierdziła, ale pozwolę sobie zauważyć, że jeśli zdecydujesz się zerwać z tym młodym człowiekiem, ucierpi na tym twoja ocena z biologii. Byłam w szoku, ponieważ sama wzięłam to pod uwagę. Niesamowite! Coś jednak nas łączy. I dlatego wykrzyknęłam. mer! No cóż, odpowiedziała strzepując popiół, a nie mam racji? Masz słabą czwórkę, dobrze mówię? Tylko dlatego, że ten chłopiec pozwala ci odpisywać pracę domową. mer! Pisnęłam raz jeszcze. Ponieważ oczywiście trafiła w sedno. Wzniosła oczy do sufitu. – Zaraz, zaraz – rzuciła. – Z matematyki masz dwóje, więc ocena niższa niż cztery mocno zaniży ci średnią. – Graumer! Nie do wiary! Znała moje oceny. Na dodatek miała rację, całkowitą rację, ale nie będę czekać z zerwaniem, aż zdamy egzaminy. To byłoby nie w porządku. – Jak chcesz – Graumer westchnęła. Ale na pewno niezręcznie będzie siedzieć z nim jeszcze ile zostało do końca półrocza? No tak, dwa tygodnie. Zwłaszcza, że po zerwaniu zapewne nie będzie chciał z tobą rozmawiać. O matko, szczera prawda. Już o tym myślałam. Jeśli Keny przestanie ze mną gadać, na siódmej lekcji zrobi się nieprzyjemnie. No i co z balem? Grał Mer zagrzehotała lodem w szklance. Tym świątecznym To nie jest bal świąteczny Zaznaczyłam Tylko bezwyznaniowy Machnęła ręką, aż zadzwoniła bransoletka z kolczastymi zawieszkami Jak zwał, tak zwał Ucięła Z kim pójdziesz na bal, jeśli przestaniesz spotykać się z tym młodzieńcem? Z nikim Oznajmiłam stanowczo, choć serce pękało mi na samą myśl Zostanę w domu a cała reszta będzie się dobrze bawić? Doprawdy bądź rozsądna, Amelio. A ten drugi młody człowiek? Jaki drugi młody człowiek? Ten, w którym podobno jesteś zakochana. Czy nie idzie na bal z dziewczyną od much? Owocówek, uściśliłam. Nie wiem, chyba idzie. Nie przeszło mi przez myśl, że Michael może zaprosić Judith Gershner na bezwyznaniowy bal zimowy. Ale na samą wzmiankę o tym dopadło mnie to samo niemiłe doznanie co na lodowisku, kiedy po raz pierwszy ujrzałam ich razem. Jak wtedy, kiedy przechodziłam z Lili przez ulicę na Bleaker Street i wpadł na nas dostawca chińszczyzny na rowerze, a mnie zatkało tak, że nie mogłam oddychać. Tylko że tym razem nie bolała mnie klatka piersiowa, a język. Odczuwałam już znaczną poprawę ale teraz znowu zaczął mnie ćmić. Coś mi się wydaje, rzekła Graumer, że jednym ze sposobów, aby zwrócić na siebie jego uwagę, byłoby pojawić się na balu z tym drugim młodzieńcem i wyglądać bosko w kreacji genowiańskiego projektanta mody, Sebastiana Grimaldiego. Wytrzeszczyłam na nią oczy, ponieważ miała rację, absolutną rację, tylko... Graumer powiedziałam: Ten chłopak, który mi się podoba on lubi dziewczyny, które klonują owady. Wątpiecz sukienka zrobi na nim wrażenie. Nie wspomniałam, że oczywiście wczoraj liczyłam na dokładnie to samo. Hm mruknęła znacząco grauumer, jakby czytała mi w myślach. Jak chcesz? uzupełniła. Uważam jednak. Że to okrutne zrywać z kimś o tej porze roku. Dlaczego? Jej słowa zbiły mnie z tropu. Czyżby niechcący natknęła się na powtórkę filmu To wspaniałe Życie? Ona nie wie, co to znaczy świąteczny nastrój. Z powodu Bożego Narodzenia? Nie! prychnęła z niesmakiem, jakby zdegustowana sugestią, że mogłaby ją wzruszyć rocznica narodzin czyjegoś zbawiciela. Z powodu egzaminów. Jeśli masz litość, mogłabyś chociaż zaczekać, aż się skończą, zanim złamiesz temu biedakowi serce. Byłam gotowa odeprzeć każdy wymyślony przez nią argument, ale tego się nie spodziewałam. Stałam z otwartymi ustami. Wiem, bo widziałam swoje odbicie w trzech lustrach, w których mogłam przejrzeć się cała. Co ci szkodzi? ciągnęła Graumer. Po co przysparzać mu dodatkowego stresu? Ale oczywiście zrobisz, co uznasz za stosowne. Przypuszczam, że ten, no, Keny szybko się otrząśnie. Pewnie dobrze wypadnie na egzaminach, mimo złamanego serca. Poczułam się gorzej, niż gdyby wbiła mi w brzuch widelec i nawinęła na niego wnętrzności. I muszę przyznać, trochę odetchnęłam. Bo siłą rzeczy. Nie mogę teraz zerwać z Kenem. Mniejsza z biologią i balem. Nie wypada z kimś zerwać przed egzaminem semestralnym. To zbyt podłe. Pomijając już, co odstawiają Lana i jej koleżanki, wiecie, na przykład w szatni, kiedy ktoś się przebiera, a one pytają, po co nosi stanik, skoro najwyraźniej nie musi? Albo kiedy robią z kogoś pośmiewisko, bo tak się składa, że ten ktoś nie lubi całować się ze swoim chłopakiem coś w tym stylu. No więc właśnie, chcę zerwać z Kenem, ale nie mogę. Chcę wyznać Michaelowi, co do niego czuję, ale też nie mogę. Nie mogę nawet przestać obgryzać paznokci. Zgorsze cały europejski naród widokiem swoich poszarpanych skórek. Jestem beznadziejna. Nic dziwnego, że dzisiaj rano w samochodzie, po tym, jak niechcący przytrzasnęłam Larsowi stopę, Lili stwierdziła, że powinnam iść na terapię, bo nie zna nikogo, kto bardziej potrzebuje znaleźć wewnętrzną harmonię między świadomością i podświadomością. Przed wyjazdem do Genowi: 1. Kupić karmę i żwirek dla grubego lujego. 2. Przestać obgryzać paznokcie. 3. Osiągnąć samorealizację. 4. Odnaleźć wewnętrzną harmonię między świadomością i podświadomością. 5. Zerwać z Kenem, ale dopiero po egzaminach, bez wyznaniowym balu zimowym. Wtorek 9 grudnia angielski. O co chodziło na korytarzu? Czy Ken Showalter właśnie powiedział ci to, co myślę? Owszem. Boże, Szejmiko, co ja mam robić? Ledwo mogę pisać, tak się trzęsę. Jak to, co masz zrobić? Gość na ciebie leci, mija. Nie żałuj sobie. Nie można chodzić i wygadywać takich rzeczy, zwłaszcza na cały regulator. Pewnie wszyscy go słyszeli. Myślisz, że wszyscy go słyszeli? Tak sądzę? Szkoda, że nie widziałaś miny Lili. Myślałam, że to stanie zwarcia, o którym zawsze mówi. Na pewno wszyscy? Na przykład ci, co wychodzili z pracowni chemicznej, myślisz, że słyszeli? Jak mogli nie słyszeć? Wydarł się na całe gardło. Śmiali się? Ci, którzy wychodzili z chemii, nie śmiali się, prawda? Większość tak. Boże, po co ja się w ogóle urodziłam? Oprócz Michaela. On się nie śmiał. Nie? Naprawdę? Nie ściemniasz? Nie. Dlaczego miałabym ściemniać? I co cię obchodzi zdanie Michaela Moskowica? Nie obchodzi, wcale nie obchodzi. Dlaczego myślisz, że obchodzi? Bo się tego uwiesiłaś. Nieładnie śmiać się z cudzego nieszczęścia, takie jest moje zdanie. A co to za nieszczęście? Że chłopak się w tobie zakochał? Wiele dziewczyn byłoby zachwyconych, gdyby ich chłopak wykrzyczał to na przerwie. Ja na pewno nie! Używaj czasowników przechodnich do tworzenia krótkich, zamaszystych zdań. Przechodnie. Wkrótce pożałował swoich słów. Nieprzechodnie. W niedalekiej przyszłości może zostać zmuszony do ubolewania nad wypowiedzianymi słowami. Wtorek, 9 grudnia, biologia. Na fakultetach było dziś niezbyt fajnie. Nie twierdzę, że na biologii jest lepiej, zważywszy na to, że siedzę obok Kenego, który od rana chyba trochę ochłonął. Nie rozumiem, dlaczego ludzie chodzą na zajęcia, na które nie są zapisani. Na przykład Judith Gersner ma okienko na piątej lekcji, ale to żaden powód, żeby siedziała 50 minut na fakultetach. Kto wypuścił ją z czytelni? Ja się pytam. Pewnie przyszła bez pozwolenia. Nie zamierzam kablować, lecz łamanie zasad jest zdecydowanie naganne. Jeśli dojdzie do tego strajku, dla którego Lili wciąż szuka poparcia, powinna dopisać do listy zażaleń, że paru osobom uchodzi na sucho więcej niż innym. Z jakiej racji ktoś łazi po szkole tylko dlatego, że umie klonować różne rzeczy? Tak czy siak, zastałam ją w klasie i nie było wątpliwości. Judith Gershner totalnie leci na Michaela. Nie wiem do końca, jakie on ma o niej zdanie, ale miała na sobie cieliste rajstopy zamiast czarnych, które zwykle nosi, więc od razu nabrałam podejrzeń. Żadna dziewczyna nie wkłada cielistych rajstop bez powodu. Dobra, może robią stoisko na festyn, ale jakim prawem zawiesiła rękę na oparciu krzesła Michaela? Poza tym, kiedyś pomagał mi z matmy na fakultetach, ale teraz ma na głowie Judith. Niesłychane, żeby tak się narzucać! I jakim prawem ona się wtrąca w moje prywatne rozmowy? Prawie mnie nie zna. Ale czy to ją powstrzymało? kiedy już podsłuchała, jak Lili przeprasza mnie oficjalnie, że nie uwierzyła w przebieg dziwnej rozmowy telefonicznej z Kenem, który rozproszył dzisiaj jej wątpliwości spektakularnym wybuchem uczuć na korytarzu na trzecim piętrze, przed ulitowaniem się nad nim. Wręcz przeciwnie. Biedak, oznajmiła. Słyszałam, co ci powiedział. Właśnie wychodziłam z pracowni chemicznej. Jak to było? Nieważne, że nie czujesz tego samego, Mio. Zawsze będę cię kochał, czy coś takiego. Milczałam pochłonięta wizją Judith z ołówkiem wbitem w środek czoła. W sumie to było urocze, dodała. Chłopak wpadł po uszy. Widzicie, właśnie na tym polega problem. Wszyscy się rozczulają, jakby nie rozumieli, że nie było w tym nic uroczego. To nie było urocze, tylko upokarzające. W życiu nie najadłam się takiego wstydu. Mam na koncie sporo krępujących sytuacji, zwłaszcza od momentu, kiedy wybuchło to książęce zamieszanie. Ale widać, jestem jedyną osobą w szkole, która uważa, że Kenny postąpił niewłaściwie. On jest w bliskim kontakcie ze swoimi emocjami nawet Lili wzięła jego stronę w przeciwieństwie do paru osób. Muszę przyznać, że strasznie mnie to denerwuje. Bo prawda jest taka, że odkąd zaczęłam prowadzić dziennik, jestem w kontakcie ze swoimi emocjami. Moje uczucia nie mają przede mną prawie żadnych tajemnic. Problem w tym, że nie mogę ich nikomu ujawnić. Nie wiem, kto najbardziej się zdziwił, kiedy Michael nagle stanął w mojej obronie. Lili, Judith Gershner czy ja? Może mija nie wrzeszczy na cały korytarz o tym, co czuję, powiedział, ale to nie znaczy że nie ma kontaktu ze swoimi emocjami. Jak on to robi? Jakim cudem ujmuje w słowa dokładnie to, co gra w mojej duszy, ale nie znajduje ujścia? Dlatego go kocham, rozumiecie? Jak go nie kochać? Właśnie, oznajmiłam triumfalnie. Cóż? Mogłaś mu coś odpowiedzieć. Lili zawsze jest niezadowolona, kiedy Michael przychodzi mi na ratunek. Zwłaszcza gdy ona atakuje mnie za brak szczerości w życiu emocjonalnym, zamiast trzymać go w niepewności. A niby co miałam mu powiedzieć, zapytałam. Teraz wiem, że nieroztropnie. Na przykład to, że też go kochasz, odparła Lili. Dlaczego? Tylko to chciałabym wiedzieć. Dlaczego los pokarał mnie przyjaciółką, która nie rozumie, że pewnych rzeczy nie mówi się przy całej klasie, w tym przy jej własnym bracie? Sęk w tym, że Lili nie ma żadnych oporów. Ona po prostu nie wie, co oznacza słowo zakłopotanie. Posłuchaj, zaczęłam, czując, że twarz mi płonie. Oczywiście nie mogłam skłamać. Jakże mogłabym skłamać, znając prawdę o swoich nozdrzach? Jasne. Lili jeszcze na to nie wpadła, ale to tylko kwestia czasu. Skoro Graumer wiedziała. Naprawdę cenię towarzystwo Kenego, podjęłam ostrożnie, ale miłość, no wiesz, to nie byle co. A ja, znaczy ja nie. Zamotałam się strasznie, dotkliwie świadoma faktu, że wszyscy w klasie, zwłaszcza Michael, Silnie śledzą każde moje słowo. Ach, tak! Lili zmrużyła oczy. Boisz się zaangażować. Nie, zapewniłam. Ja tylko. Ciemne oczy Lili zapłonęły żarliwym wyczekiwaniem. Była gotowa rozłożyć mnie na części pierwsze, co niestety należało do jej ulubionych zajęć. Przyjrzyjmy się sytuacji, dobrze? Zaproponowała. Chłopak biega po korytarzu, wykrzykując miłosne wyznania, a ty zamieniasz się w słup soli. Co to oznacza, Twoim zdaniem? Czy wzięłaś pod uwagę odbiłam piłeczkę że moja reakcja wynika z tego miałam to na końcu języka naprawdę prawie powiedziałam, że nie kocham Kenego ale nie mogłam bo gdybym to powiedziała i wieść dotarłaby do Kenego. Byłoby to jeszcze gorsze, niż gdybym z nim zerwała. Nie mogłam i koniec. Dobrze wiesz, że nie boję się zaangażować Lili, uzupełniłam. Jest wielu chłopców, z którymi. Czyżby? Lili bawiła się chyba jeszcze lepiej niż zwykle. Jakby występowała przed publicznością. Miała audytorium, oczywiście, brata i jego dziewczynę. Wymień jednego. Jednego co. Chłopaka, z którym związałabyś się na wieczność. Mam ci zrobić listę? Zapytałam. Czemu nie? Odpowiedziała Lili. Dlatego sporządziłam następującą listę: Lista facetów, z którymi Mia Thermopolis związałaby się na całą wieczność: 1. Wolverine z X-Menów, 2. Han Solo z Gwiezdnych Wojen z 1977 roku, 3. Batman 4 Tarzan z filmu animowanego Disneya 5 Bestia z Pięknej i Bestii 6 Ten fajny żołnierz z Mulan 7 Bohater Mumi grany przez Brendana Frasera 8 Angel z Buffy po strachu wampirów 9 Tom z Dari, 10 Justin Baxendale Lista okazała się jednak złym pomysłem, bo Lily poddała ją gruntownej analizie i wychodzi na to, że połowa zamieszczonych na niej facetów to postaci z kreskówek. Jeden to wampir, a jeden jest mutantem, który wypuszcza z rąk szpikulce. Tak, nie licząc Justina Buxendale'a, przystojnego chłopaka z ostatniej klasy, który właśnie przeniósł się z Trinity i w którym kocha się cała masa dziewczyn z Alberta. Wszyscy z mojej listy to bohaterowie fikcyjni. A fakt, że nie wskazałam ani jednego faceta, z którym miałam nadzieję naprawdę się związać, ani też, który choćby zamieszkuje nasz wymiar, podobno o czymś świadczy. I oczywiście nie ma nic wspólnego z tym, że mój wybranek znajdował się w klasie i siedział obok swojej dziewczyny, więc siłą rzeczy musiałam go pominąć. Ależ skąd nikt na to nie wpadł? Nie, brak osiągalnych facetów na mojej liście podobno świadczy o moich nierealistycznych oczekiwaniach wobec mężczyzn i stanowi kolejny dowód na to, że boję się zaangażować. Lily mówi, że przy tak wyśrubowanych oczekiwaniach moje życie uczuciowe będzie najeżone trudnościami, <grym> jakbym nie wiedziała. Ken właśnie przesłał mi liścik. Mia, przepraszam za to, co się dzisiaj stało na korytarzu. Teraz rozumiem, że narobiłam ci wstydu. Czasami zapominam, że jesteś bardzo zamknięta w sobie, jak na księżniczkę. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Czy mogę ci to wynagrodzić lunchem u Biga Wonga w czwartek? Keny. Zgodziłam się oczywiście. Nie tylko dlatego, że lubię warzywne pierożki na parze, ani dlatego, że nie chcę być postrzegana jako osoba, która boi się zaangażować. Nie skłoniło mnie do tego nawet przypuszczenie, że przy pierożkach i herbacie Ken zaprosi mnie wreszcie na bezwyznaniowy bal zimowy. Zgodziłam się, bo mimo wszystko. Naprawdę lubię Kanego i nie chcę robić mu przykrości. I uważałabym tak samo, nawet gdybym nie była księżniczką i nie musiała zawsze robić tego, co należy. W domu Matematyka Pytania z końca rozdziałów 4-7. Angielski, praca semestralna, historia cywilizacji pytania z końca rozdziałów 5-9. Fakultety nic. Francuski. Pytania z końców rozdziałów 4-6. Biologia. Pytania z końców rozdziałów 6-8. Wtorek, 9 grudnia, czwarta po południu. W drodze do hotelu Plaza. Dzisiaj na zajęciach wyrównawczych doszło do następującej rozmowy między mną a panem Dzianinim. Pan G. Czy wszystko w porządku, mija? Ja ze zdziwieniem. Tak. A dlaczego? Pan G, myślałem, że opanowałaś już mnożenie dwumianów, ale na dzisiejszym sprawdzianie pokręciłaś wszystkie pięć zadań. Ja. Chyba mam za dużo na głowie. Pan G. Masz na myśli wyjazd do Genowi? Ja. Tak, wyjazd i... inne sprawy. Pan G. Gdybyś chciała porozmawiać o... Hmm, innych sprawach, jestem do twojej dyspozycji. Twoja mama tak samo. Wiem, że wyglądamy na pochłoniętych ciążą i tak dalej, ale jesteś dla nas na pierwszym miejscu. Wiesz o tym, prawda? Ja zmartwiała. Tak, ale nic się nie dzieje, naprawdę. Chwała Bogu, że nie wie o moich nozdrzach. Zresztą cóż innego miałam powiedzieć? Panie G, mój chłopak jest stuknięty, ale nie mogę z nim zerwać z powodu egzaminów, a do tego zakochałam się w bracie przyjaciółki. Wątpię czy doradziłby mi coś sensownego. Wtorek 9 grudnia, siódma wieczorem, nie do wiary po raz pierwszy od miesięcy zdążyłam wrócić do domu przed słonecznym patrolem. Chyba coś dolega Gramer. chociaż na lekcji wyglądała całkiem normalnie. Znaczy jak na nią, nie licząc tego, że przerwała mi w połowie genowiańskiej przysięgi na flagę państwową którą oczywiście muszę wykuć na pamięć przed wizytami w szkołach. Nie chcę wyjść przy dzieciach na kretynkę, że jej nie znam. Żeby zapytać, co postanowiłam w sprawie Kenego. Ciekawe, że interesuje się moim życiem osobistym. To się nigdy nie zdarzało. No dobra, zdarzało, ale niezwykle rzadko. I powtarzała, jakie to było pomysłowe z jego strony, że przysyłał mi w październiku anonimowe listy miłosne, które uznałam za listy od Michaela. Okej, okay, może nie na 100%, ale miałam nadzieję, że to on jest autorem. A co w tym takiego pomysłowego? — Spytałam, na co Graumer odpowiedziała. „ Została się go dziewczyną, tak? Właściwie nigdy nie pomyślałam o tym w ten sposób, ale chyba ma rację. W każdym razie mama tak się zdziwiła moim wczesnym powrotem, że pozwoliła mi wybrać danie na wynos. Dla mnie margarita, a dla niej rigatoni bolońskie. Mimo, że kiełbasa w sosie jest pewnie skąpana w azotanach, które mogą zaszkodzić rozwijającemu się płodowi, ale zdążyłam na kolację, więc było co świętować. Nawet pan Giannini zaszalał i zamówił coś z borowikami. Super, że wróciłam wcześniej. Bo nie uwierzylibyście, ile mam nauki. Poza tym muszę zacząć pracę semestralną i wymyślić prezenty nie wspominając o mowie dziękczynnej dla Genowiańczyków, którą wygłoszę w telewizji państwowej, dżenowiańskiej, kiedy zostanę przedstawiona swoim przyszłym poddanym. Trzeba przysiąść i brać się do roboty. Wtorek, 9 grudnia, w pół do ósmej wieczorem. Okej, okay. właśnie zrobiłam sobie przerwę w nauce, gdy coś do mnie dotarło. Ze Słonecznego Patrolu można się wiele nauczyć – Poważnie, sporządziłam następującą listę. Czego dowiedziałam się ze słonecznego patrolu? 1. Jeśli jesteś sparaliżowany od pasa w dół, wystarczy, że zobaczysz dziecko atakowane przez mordercę, a wstaniesz z wózka i je ocalisz. 2. Jeśli masz amnezję, dzieje się tak zapewne dlatego, że kocha się w tobie dwóch mężczyzn naraz. Powiedz im, że zależy ci tylko na przyjaźni. A amnezja od razu ci przejdzie. 3. Znalezienie miejsca parkingowego przy plaży to żaden problem. 4. Mężczyźni ratownicy zawsze wkładają koszulkę opuszczając plażę. Ratowniczki nie czują takiej potrzeby. 5. Kiedy spotykasz piękną dziewczynę z ewidentnymi problemami, to albo jest przemytniczką diamentów, albo cierpi na dysocjacyjne zaburzenie osobowości. Nie przyjmuj zaproszenia na kolację. 6. Ciężko pokonać w bójce na pięści Dika van patena, chociaż ma swoje lata. 7. Jeśli ludzie z niejasnych przyczyn toną w oceanie, z pobliskiego akwarium, uciekł pewnie olbrzymi węgorz elektryczny. 8. Dziewczyna, która rozważa porzucenie dziecka, powinna po prostu zostawić je na plaży. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że miły ratownik zabierze je do domu, adoptuje. I wychowa jak własne. 9. Bardzo łatwo prześcignąć w wodzie rekina. 10. Dzikie foki to rozkoszne i pojętne zwierzęta domowe. Wtorek, 9 grudnia, w pół do dziewiątej wieczorem. Właśnie dostałam wiadomość od Lili. Nie tylko ja. Jakoś rozgryzła, jak rozsyłać wiadomości do wszystkich uczniów. Cóż, chyba nie powinno mnie to dziwić. Jest genialna. Ale chyba mózg jej się przegrzał od nadmiaru nauki? Bo napisała: Uwaga, wszyscy uczniowie Liceum imienia Alberta Einsteina. Zestresowani nadmiarem egzaminów, prac semestralnych i zadań? Nie bądźcie bierni w obliczu nadmiaru zajęć narzucanych wam przez despotyczną kadrę. Jutro odbędzie się strajk. Punktualnie o 10:00 dołącz do pozostałych uczniów. W celu pokazania nauczycielom, co myślimy o nieelastycznym harmonogramie egzaminów, represyjnej cenzurze oraz tylko jednym dniu na powtórkę. Zostawcie przybory, zostawcie podręczniki i zbierzcie się na 75. ulicy między Madison i Park. Jeśli to możliwe, wyjdźcie drzwiami obok sekretariatu. Na wiecu przeciwko dyrektor głupcie i członkom zarządu. Niech nas usłyszą! Już to widzę. Nie mam mowy, żebym jutro o dziesiątej wyszła ze szkoły. Mam wtedy matematykę. Panu Djan byłoby przykro, gdybyśmy tak po prostu wstali i opuścili klasę. Ale jeśli powiem, że nie wezmę w tym udziału, Lili się wścieknie. Jeśli jednak wezmę w tym udział, tata mnie zabije, o mamie nie wspominając. Kurczę. Mogą nas zawiesić w prawach ucznia, albo możemy wpaść pod ciężarówkę. Pełno ich o tej porze na piątej. Dlaczego? Dlaczego mam na karku przyjaciółkę, która ewidentnie jest socjopatką?